Proszę popatrzeć do porządku posiedzenia. Punkt 10 brzmi: podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Wolsztyn programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny. Poproszę panią sekretarz burmistrza. Dobrze. To proszę panie burmistrzu o przedstawienie informacji na ten temat. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że sporo informacji przekazaliśmy już na tych posiedzeniach, na których temat był omawiany, zanim przystąpiliśmy do opracowania tego programu, a następnie już zapoznając z propozycjami jego rozwiązań. I najogólniej rzecz biorąc, można powiedzieć, że ta uchwała, ten program ma być wyrazem działań naszego samorządu nastawionych na wspieranie dużych rodzin. Ja myślę, że nie musimy się przekonywać, jak ważne jest to, aby społeczeństwo praktycznie w każdej aglomeracji się rozwijało. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich aspektów, ale w wielu kwestiach również środki na realizację zadań my mamy w przeliczeniu tutaj na ilość mieszkańców, w szkołach mamy na ilość uczniów. Jeżeli społeczeństwo funkcjonuje na stabilnym poziomie, jeżeli się rozwija, to również wykonywanie tych zadań przysparza mniej problemów niż w sytuacji, kiedy na przykład jest mało dzieci, trzeba likwidować określone placówki i pewne aspekty żeśmy już tutaj przerabiali. Natomiast program jest też nastawiony na to, aby tym dużym rodzinom umożliwić większy, lepszy dostęp do różnego rodzaju usług, które funkcjonują na terenie danej społeczności. I to nie mówię tylko i wyłącznie, o usługach, które świadczą czy realizują nasze jednostki organizacyjne typu domy kultury, biblioteki, pływalnie czy inne, ale również podmioty czy partnerzy niezwiązani z samorządem, które prowadzą różnego rodzaju działalność na naszym terenie. Czy to są szkoły języków obcych, czy to są na przykład podmioty prowadzące działalność rekreacyjną, sportową, czy to są punkty handlowe. I myślę, że tych pozytywów związanych z wdrożeniem tego programu jest na pewno bardzo, bardzo dużo. Tak szczerze mówiąc, ja tych negatywów w ogóle nie dostrzegam, bo ktoś może zadać sobie pytanie, ile to będzie wszystko kosztowało, kto na tym straci i tak dalej. Po rozmowach z burmistrzami tych miast, które wdrożyły tego typu programy, można powiedzieć, że nie ma tutaj jakiegoś negatywnego przełożenia na finanse gminne, bo możemy sobie tutaj wyobrazić, że korzystanie chociażby przykładowo z pływalni odbywa się w ograniczonym stopniu, jeżeli jest duża rodzina, jest kilkoro tych dzieci, tutaj nie zawsze rodzinę stać na to, żeby karnety czy bilety wstępu dla wszystkich wykupić. Często jest tak, że niekiedy w ogóle dzieci z danej rodziny nie korzystają z tego typu usług. W momencie zastosowania określonych preferencji, rabatów, ulg finansowych, to wykorzystanie tych obiektów też się często zwiększa i pomimo tych ulg, rabatów wcale nie powstaje dziura budżetowa, a niekiedy wręcz odwrotnie. To samo jak żeśmy tutaj rozmawiali z punktami handlowymi, które już też deklarują swój udział w tym projekcie. Oni chcieliby włączyć się w ten pozytywny program. Oczywiście na pewno mogą liczyć z naszej strony na swego rodzaju promocję, że uczestniczą w takim społecznie ważnym projekcie. No i myślę, że też wiele osób chętniej będzie korzystało z usług, będzie dokonywało zakupów w takich podmiotach, które również coś na rzecz społeczeństwa robią. Także myślę, że tutaj ten oddźwięk już jest bardzo pozytywny i liczymy na to, że tych podmiotów włączy się jeszcze więcej. Program ma charakter otwarty, to znaczy, że my uchwalając dzisiaj ten program nie zamykamy katalogu podmiotów, które w tym uczestniczą. Zawsze może się tak zdarzyć, że któryś zrezygnuje, czy zmieni profil działalności, czy nie będzie chciał uczestniczyć, ale też mogą pojawić się nowi, którzy będą chcieli do tego przystąpić.
Tak samo jak już powiedziałem na początku dzisiejszej sesji, program ma charakter dobrowolny, czyli my nie narzucamy nikomu spośród tych beneficjentów, do których kierujemy ten program, że on musi z niego korzystać. To sama rodzina zdecyduje, czy chce do tego przystąpić, czy godzi się na warunki tego programu i czy chce skorzystać z tego, co ten program za sobą niesie. Technicznie wyobrażamy to sobie w ten sposób, że każda rodzina, właściwie każdy członek rodziny zostanie wyposażony w specjalny taki identyfikator, podobny do karty bankomatowej, która będzie takim potwierdzeniem, że osoba jest objęta programem i ma prawo do korzystania z tych wszystkich świadczeń, które w ramach tego programu funkcjonują. Oczywiście chcemy wykorzystać również nasze nośniki informatyczne, aby ten program po pierwsze jak najszerzej zaproponować tutaj potencjalnym beneficjentom i żeby też reklamować te podmioty, które biorą udział w tym projekcie. Oczywiście zakładamy, że tutaj tą dolną granicą będzie rodzina, która ma co najmniej trójkę dzieci, ale program jest adresowany również do rodzin zastępczych, do domów dziecka. No i zakładamy tutaj również pewne granice wiekowe. Jeżeli chodzi o dzieci, to tutaj ustalamy wiek 18 lat jako ten, do którego można korzystać, chyba że dziecko pobiera naukę, kształci się dalej, wiadomo, są kolejne wydatki i tak dalej, to do czasu zakończenia nauki. Natomiast w przypadku dzieci niepełnosprawnych nie ustalamy tej górnej granicy wieku w ogóle. Na pewno tutaj Państwa interesuje, ile tych rodzin mamy na naszym terenie. Ja mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy tyle, że rodzin wielodzietnych, czyli te, które mają trójkę dzieci, ale korzystają z różnego rodzaju świadczeń ośrodka opieki społecznej, mamy około 270. Na pewno tych rodzin jest więcej, ale tak jak powiedziałem, program ma charakter otwarty i same te rodziny zdecydują, czy będą w nim uczestniczyć. Może się też ktoś obawiać, że tak naprawdę tego typu kryteria powodują, że będą z tego korzystały również rodziny zamożne. To jest prawda, ale my tutaj nie bierzemy kryterium zamożności jako jedynego czy wyłącznego do udziału w tym programie. Chodzi po prostu o to, że nawet rodzina nie najgorzej sytuowana, jeżeli zdecyduje się na wychowanie i wykształcenie większej ilości pociech, no to mnożąc te wydatki związane z pójściem do szkoły, z wyprawką szkolną, z ubiorem, ze wszystkimi innymi świadczeniami, które są, no to i tak się zbierają kwoty i myślę, że w imię takiej solidarności społecznej powinniśmy, biorąc pod uwagę, jak ważne są duże rodziny, również takie rodziny objąć tym programem. Wiadomo, że obok tego programu funkcjonują te wszystkie świadczenia, które w naszym imieniu, w imieniu samorządu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. One są utrzymywane nadal i tam rzeczywiście to kryterium dochodowe ma duże znaczenie. Natomiast ten nasz program idzie dalej i można powiedzieć jest uzupełnieniem tych wszystkich działań na rzecz rodzin, które w tej chwili działają na naszym terenie. Może tyle ogólnie, jeżeli będą szczegółowe pytania, postaramy się tutaj wszystkie wątpliwości wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sprawa była omawiana na Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Budżetowej. Poproszę teraz poszczególnych przewodniczących o wyrażenie opinii. Poproszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty. Komisja Oświaty pozytywnie i jednogłośnie poparła ten projekt. Dziękuję. Poproszę pana przewodniczącego porządku publicznego, pana Dalekiego. Bardzo poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej, pana Tomiaka. Komisja Budżetowa również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Wolszczyńską Kartę Dużej Rodziny. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa ma pytania w tym zakresie? Proszę, pan Janik. Dziękuję. Panie burmistrzu, dlaczego pan nie przedłożył w razie regulaminu, na podstawie którego
będzie określony sposób przyznawania. Pan sobie tu zagwarantował wyłączność, bo zarówno w zakresie tego regulaminu, jak i wydawania kart, pan sobie tutaj przypisuje wprowadzenie tego drogą zarządzenia. Bez uprzedniego omówienia tego na sesji rady wobec wszystkich radnych. I druga sprawa to jest to, że brak jest konsultacji tych społecznych z rodzinami, których by to dotyczyło. Bo to tak bez tych elementów, o których wspomniałem, ten system przypomina system ten podatkowy, w których owszem ulgi są, ale tylko dla tych bogatych. Bo biedny nie ma z czego. Nie ma warunków do skorzystania z tych ulg. I dlatego też no, sama idea jest oczywiście słuszna. To wielokrotnie powtarzałem. Natomiast bez tych elementów, o których wspomniałem, ten program jest niepełny i nie można zająć stanowiska, czy go poprzeć, czy nie. No tak, ale liczyłem na to, że pan burmistrz się przygotuje na sesję przez 2 tygodnie i nie przygotował się. W ramach materiałów na sesję nie dostaliśmy tych właśnie dokumentów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz. Panie radny, proszę nie mówić za mnie. Zapewniam pana, że jestem bardzo dobrze przygotowany do rozwiania wszelkich pana wątpliwości. I jeżeli mnie pan o coś pyta, to proszę mi najpierw pozwolić odpowiedzieć, żebym panu nie musiał zarzucić po raz kolejny czegoś, co nie ma miejsca. Ale poproszę tutaj ustosunkowanie się panią wiceburmistrz. Ja chciałam może zwrócić uwagę na to, bo pan radny zakwestionował, że zarządzeniem burmistrza będą pewne sprawy organizacyjne wprowadzane, tak? Ale wie pan co? To zawsze... Ale to zawsze jest tak, że... Chwileczkę, pani burmistrz... Skończyła? A to zawsze jest tak, że uchwała Rady nadaje kierunek działań i upoważnia burmistrza do spraw organizacyjnych, tak, z tym związanych, czyli ustaleniem regulaminu, ale stricte opisującego przebieg całego obiegu dokumentów. To o to tylko chodzi. Natomiast jakie dobra będą dostępne, to tak jak powiedział pan burmistrz, to jest sytuacja, która się będzie rozwijać. Im więcej partnerów będziemy mieli w ramach tego programu, tym więcej ulg i zwolnień będziemy mogli zaoferować. Dlatego w uchwale Rady nie da się ująć wszystkiego. W uchwale Rady mówi się, jaki jest cel działań Rady, która przyjmuje wprowadzenie na terenie gminy Wolsztyńskiej Karty Dużej Rodziny. I mówi o tym, jakie rodziny będą tym objęte. Natomiast katalog ofert, usług, zwolnień, ulg będzie na bieżąco poszerzany i dlatego też leży to w gestii burmistrza. W zarządzeniu również nie będzie, w zarządzeniu będą sprawy organizacyjne, jaki będzie obieg dokumentów w tych sprawach, tak? Jak będą sformatowane, na przykład jak będzie wyglądała taka karta, co trzeba będzie przedłożyć, bo takich rzeczy, takich szczegółów nie zawiera się. Państwo na przykład do obrotu nieruchomościami, powiem tak, może bardzo podobna uchwała do obrotu nieruchomościami. Państwo podali ideę, powiedzieli, w jakim kierunku gmina ma iść, co może zbywać bezprzetargowo, na co muszą być przetargi, ale już szczegółowe zarządzenia w tej sprawie państwo w uchwale powierzyliście burmistrzowi. Podobnie jest w tym wypadku. Dziękuję bardzo. Pan Zembrowski, proszę, a potem pan Kopciuch. Dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja jestem dumny, bardzo dumny, zasiadając w tej Radzie i swoim skromnym głosem na pewno będę szczęśliwy, jeśli będę mógł podnieść rękę za przyjęciem tej uchwały i zdaję sobie sprawę z tego, że jest to na pewno pierwsza wyjściowa w koncepcji wersja i ona będzie udoskonalana z każdym czasem i trudno, żeby się Rada zajmowała szczególikami tejże uchwały, ale pierwotny zarys nadamy dzisiaj i kolejne propozycje, które mogą padać pod adresem tych rodzin uważane za wielodzietne, na pewno będą dowartościowane
decyzją naszego dzisiejszego głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Aha, przepraszam, pan Kopciuch. W ośrodku pomocy społecznej, a druga grupa, żeby te osoby, które się kwalifikują, mogły mieć tą większą zniżkę. Wszystkie równe. No tak, ale te korzystające. Podmiotowo nie możemy zwalniać. Chwileczkę. No, dziękuję bardzo. Pan Kowalski. Czy mam jeszcze pytanie do pani burmistrz, bo pani burmistrz widzę, że się zajmuje tym tematem. Dobrze, z panią sekretarz również. Chciałbym się zapytać o zawieranie tych porozumień z paragrafu 8, tak, z podmiotami. Czy to będzie jakiś określony dokument regulujący te porozumienia, czy to będzie, powiedzmy, każdy podmiot, który chciałby dobrowolnie dokonać jakichś ulg w swoich produktach czy usługach, będzie mógł przystąpić, po prostu tylko pan burmistrz będzie akceptował i wpisywał na listę. Dziękuję bardzo. Na dzień dzisiejszy już mieliśmy chyba półtora miesiąca temu takie wstępne spotkanie organizacyjne z niektórymi zewnętrznymi podmiotami, które brały w tym udział. Między innymi byli to przedstawiciele cechu rzemiosł różnych, Powiatowego Zrzeszenia Handlu, oraz zaprosiliśmy imiennie, w cudzysłowie mówiąc, szkoły, które prowadzą nauki języków, sportowe, jak na przykład Niagara, Fala Park i tym podobne. I w wyniku tego te organizacje już nam złożyły niektóre deklaracje. Zrobiliśmy taki dokument w formie deklaracji, który im przekazaliśmy, oni je wypełnili. Jeżeli tutaj Państwo wyrazicie pozytywną wolę, wtedy na stronie internetowej znajdzie się też taki dokument, deklaracja, i na podstawie tej deklaracji mamy przygotowany projekt porozumienia, które będziemy każdorazowo z każdym partnerem zewnętrznym podpisywać, i to będzie taka forma już sformalizowana, że będziemy mieli odpowiednich partnerów, z nimi podpisane na podstawie złożonych przez nich deklaracji porozumienia. Proszę, pani wiceburmistrz. Ja jeszcze dodam tylko do tego, co powiedziała pani sekretarz, że jakby druga strona dzięki temu będzie mogła, na przykład po pierwsze zezwala nam na to, że na stronie internetowej programu będzie umieszczony, że to jest partner programu, a po drugie dostanie specjalne logo i oznakowanie, które umieści na swojej siedzibie, że on jest partnerem programu Karta Dużej Rodziny. Także to też jest pewien jakiś sposób z korzyścią dla obu stron w jakiś sposób. Bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie w tym zakresie? Przystąpimy w takim razie do procedury przyjęcia uchwały. Poproszę pana Macieja Wojciechowskiego. Może tak nie będziemy czytali całości, bo to jest dosyć obszerne. Po prostu przeczytamy wybiórczo. Proszę o przeczytanie. Postaram się zastosować jakąś tu metodę skrótową, żebyście Państwo niepotrzebnie nie ten. Uchwała Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Wolsztyn programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny. Na podstawie stosownych artykułów ustaw uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się na terenie gminy Wolsztyn program działania wspierających duże rodziny, zwany programem Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny. Paragraf trzeci. Program adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Wolsztyn. Paragraf czwarty. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd gminy Wolsztyn. Paragraf piąty.
cele programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny kierowany jest, określone w paragrafie 4 niniejszej uchwały, będą realizowane poprzez pierwsze, zwiększenie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury gminy Wolsztyn, między innymi przez zastosowanie systemu ulg. Dwa, promocją i koordynacją systemu ulg w podmiotach nie powiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem gminy Wolsztyn, oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Trzy, uwzględnianie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w dokumentów strategicznych, programów i inicjatyw podejmowanych przez samorząd gminy Wolsztyn we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami. Cztery, budowanie przychylnego klimatu lokalnego sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji dla rozwoju dużej rodziny. 5. Organizację konferencji i spotkań z wykorzystaniem medialnych, wizualnych, edukacyjnych i informacyjnych form promocji upowszechniających problematykę dużych rodzin. 6. Współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia dużych rodzin. Działania podejmowane w związku z realizacją programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny finansowane są z budżetu gminy w ramach budżetów gminnych, jednostek organizacyjnych i instytucji kulturalnych biorących udział w niniejszym programie. Paragraf 8. W celu realizacji programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny możliwe jest zawieranie porozumień z podmiotami niepowiązanymi strukturalnie i kapitałowo z samorządem gminy Wolsztyn, oferującymi usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne i wyrażającymi chęć włączenia się do przedsięwzięcia. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wolsztyna i paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, przystąpimy do przegłosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 20 głosami za, jednym głosem wstrzymującym. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, 11 punkt będzie omówiony pod koniec. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wprowadzonych przez gminę Wolsztyn publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Poproszę panią wiceburmistrz o wprowadzenie nas w tekst tej uchwały. Proszę pani wiceburmistrz. Jest konsekwencją uchwały przedszkolnej wprowadzonej w zeszłym roku, czyli konkretnie zmian w ustawie o systemie oświaty, gdzie rząd wprowadził ten promocyjny program Każda godzina w przedszkolu za złotówkę. I w tych przepisach od razu zobowiązano nas do tego, żeby w terminie do końca sierpnia, czyli do końca roku szkolnego tego roku, żeby sprawa była uregulowana w uchwale Rady. W poprzedniej naszej uchwale, ja przypomnę, myśmy mieli za każdą godzinę ponad 5 godzin, mieliśmy 2 zł za godzinę. Taka była opłata, bo wtedy nie mieliśmy żadnej dotacji z budżetu państwa. W tej chwili ta dotacja jest. Trudno mi się nawet na dziś ustosunkować, w jakim stopniu ona pokrywa
wzrost kosztów z tego tytułu po naszej stronie, że rodzice płacą tylko złotówkę za godzinę. Myślę, że mogę powiedzieć, że w całości na pewno nie pokrywa, ponieważ konsekwencją również zmian w przepisach ustawy jest to, że każdy dzień nieobecności dziecka, niezależnie z czyjej winy ten dzień nieobecności jest odliczany. W związku z tym mamy dużo mniejsze wykonanie dochodów z tytułu wpłacania opłat przedszkolnych przez rodziców, bo każda nieobecność, nawet jeżeli rano rodzic zadzwoni, że tego dnia dziecko nie przyjdzie, musi być odliczana od opłaty i to również jest jakaby dodatkowa konsekwencja tego faktu, ale tutaj nie możemy dyskutować. Przepisy są jednoznaczne, mówią o tym, że godzina może ponad 5 godzin podstawy programowej może kosztować złotówkę, no i takie zapisy muszą być, mieć odzwierciedlenie w naszej uchwale. Przewodniczącą Komisji Oświaty o opinię. Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie przyjęła projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Pan Janik, proszę. Dziękuję. W paragrafie drugim jest taka, jest jakieś takie niedopowiedzenie, bo czytając tutaj punkt pierwszy, w przypadku gdy z usługi przedszkola korzysta drugie dziecko z rodziny, przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w paragrafie pierwszym, ustęp trzeci, w wysokości 50%. I to jest oczywiste. Natomiast w tym punkcie drugim całkowite zwolnienie z opłaty. I to nie jest tak jednoznaczne, czy chodzi wyłącznie o to trzecie dziecko, czy może od całości. Także no, tak to można też zrozumieć. No, jeżeli ten zapis. Jest, ja bym tu raczej wiem, że tu chodzi o trzecie. Polemizowała nie? z panem, ponieważ jest napisane, gdy z usług korzysta równocześnie trzecie i kolejne dziecko, no bo mogłoby się zdarzyć, że na przykład, no nie wiem, dwie pary bliźniaków z jednej rodziny uczęszczają do przedszkola, to wtedy trzecie dziecko nie zapłaci wcale i czwarte nie zapłaci wcale. To jest ulga stosowana, którą mieliśmy w poprzednich uchwałach Rady Miejskiej i ta ulga pozostała. Ona była już przez kilka minionych lat obowiązywała. Ale to są przypadki raczej niezdarzające się. Zazwyczaj jest sytuacja, że pierwsze i drugie dziecko korzysta równocześnie. Czasami zdarza się trzecie, ale to już wyjątkowo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie? Proszę pana Czeszaka o przeczytanie uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Olsztynie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wprowadzonej przez gminę w Olsztyn publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Na podstawie stosownych artykułów uchwala się, co następuje. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Olsztyna. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 26/215/2013 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Olsztyn, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 roku, pozycja 2270. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie efektów nakładów finansowych poniesionych na przebudowę wiaduktu kolejowego oraz przejazdu kolejowego w ciągu nowo budowanej drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3807P z drogą wojewódzką nr 305. Proszę Państwa, no nie ma Pana Burmistrza, Pani Wiceburmistrz, proszę. Proszę Państwa, Państwo wiecie, że w budżecie mamy zapisany drugi etap małej obwodnicy. W ramach tego etapu będzie wykonana przebudowa wiaduktu kolejowego który jest własnością PKP. Żeby wykonywać jakiekolwiek prace na tym wiadukcie, trzeba było uzyskać zgodę właściciela,
ale też z zastrzeżeniem, że po wykonaniu nakładów wiadomo, że ten wiadukt leży w ciągu linii kolejowych i on musi wrócić do właściciela. Ponieważ to są dość duże nakłady, oczywiście zgodne z zapisami naszej uchwały budżetowej, no to jest potrzebna tutaj Państwa aprobata do tego, żeby burmistrz mógł zawrzeć stosowną umowę z PKP i przekazać wykonane nakłady na tym wiadukcie w ramach tego całego dużego zadania po ich wykonaniu. Dziękuję bardzo. Sprawa była omawiana na Komisji Budownictwa. Poproszę Pana Przewodniczącego o opinię. Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie efektów nakładów finansowych poniesionych na przebudowę wiaduktu kolejowego oraz przejazdu kolejowego w ciągu nowo budowanej drogi gminnej łączącej powiatową numer 3807P z drogą wojewódzką numer 305. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Pan Ceglarek, potem Pan Janik. Proszę Pan Ceglarek. Panie Burmistrzu. Panie Ceglarek, ja mam tutaj prośbę nie tylko do Pana. Proszę mówić bliżej mikrofonu, żeby było słychać. Panie Burmistrzu, w związku z tym, że Pan Premier proponuje przesunąć środki na dofinansowanie tych dzieci niepełnosprawnych, rodzin dzieci niepełnosprawnych, czy nasze to zadanie nie będzie zagrożone? Bo to co wiemy, no, to jest program. No nie to, co słyszymy, to mamy być zebrane pieniądze z tak zwanych schetynówek, nie? Na ten cel. Ja mogę już odpowiedzieć. Tu między innymi te zmiany, które zostały wprowadzone Państwa dzisiejszą uchwałą, już wprowadzają dofinansowanie z tytułu tego Krajowego Programu Budowy i Modernizacji Dróg Lokalnych. Wprowadzają już tą kwotę do budżetu, czyli my już mamy tutaj podpisaną umowę na to dofinansowanie i tutaj, jak wiecie Państwo, prawo nie może działać wstecz. Jeżeli takie rozstrzygnięcia rząd podejmie, to one będą działały w stosunku do tych naborów, które będą organizowane. Ale z drugiej strony też chyba mogę uspokoić, że wiecie Państwo, że część środków ma być krótko mówiąc odebrane Lasom Państwowym i też mają zasilić ten fundusz budowy i modernizacji dróg lokalnych. Także już zasilają, tak? Także odpowiadając krótko, nie dotyczy to już przyznanych środków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Janik. Dziękuję. Panie Burmistrzu, PKP to trudny partner, wiemy o tym wszyscy. Czy tu jest jakaś umowa z nimi, która gwarantowałaby nasze interesy, interesy gminy? Chociażby no, te wszystkie przejazdy przez tą linię kolejową, która będzie modernizowana. Tak jak na Fabrycznej, tam dalej w stronę tego wiaduktu, na osi tego wiaduktu, o którym mowa, żeby to było zrobione rzeczywiście przy tej okazji porządnie i na długie lata. Dziękuję. Dziękuję. Ja mogę powiedzieć, że jesteśmy chyba, się nie pomylę, po kilkudziesięciu różnego rodzaju spotkaniach z przedstawicielami różnych tutaj zakładów i komórek PKP. No i można powiedzieć, że zebranie w całość wszystkich niezbędnych dokumentów zajęło nam około 2 lat. Także tutaj praktycznie wszystko, co robimy, odbywa się nie tylko na warunkach, które podyktowała nam kolej, mówiąc ogólnie, ale również na każdym etapie realizacji wszystko będzie się odbywało pod ich nadzorem. My będziemy mieli swoich inspektorów nadzoru, a oni na każdym etapie będą nadzorowali to swoimi służbami. Mogę tylko powiedzieć, że tutaj, jeżeli chodzi o to największe zadanie, no to wiadomo, ten wiadukt będzie dwupoziomowy, czyli nie będzie kolizji z linią kolejową, ponieważ no, będzie droga przebiegała pod spodem. Będzie miał szerokość w poziomie 12 metrów, taki szeroki będzie przejazd, czyli znajdzie się tam normalnie dwupasmowa droga, ścieżka rowerowa, pobocze na infrastrukturę techniczną, natomiast dwa pozostałe przejazdy będą na tym samym poziomie. No i będzie zastosowana, narzucona przez PKP automatyka, którą oczywiście też będziemy musieli nie tylko wykonać, ale włączyć do systemu, jakby to powiedzieć, nadzorowania ruchu, który w tej chwili posiada PKP. Także to wszystko musi się odbyć nad wyraz ze wszystkimi obowiązującymi tutaj przepisami, zasadami bezpieczeństwa, no i wszelkimi takimi normami, które są często bardziej wyśrubowane niż w takim ruchu pozakolejowym, no ale musimy się do nich zastosować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby
W takim razie przeczytamy uchwałę. Proszę, panie Czeszak, proszę śledzić planszę, dlatego że będziemy tylko końcówki czytać. Proszę o przeczytanie. Rady Miejskiej w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie efektów nakładów finansowych poniesionych na przebudowę wiaduktu kolejowego oraz przejazdu kolejowego w ciągu nowo budowlanej drogi gminnej łączącej drogą powiatową nr 3807P z drogą wojewódzką nr 305. Na podstawie stosownych artykułów uchwala się, co następuje. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wolsztyna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę państwa, jesteśmy w punkcie 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Chorzemin, gmina Wolsztyn. Poproszę pana Nowaka, naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. Proszę, panie Grzegorzu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Projekt uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów miejscowości Chorzemin. Opracowaniem obejmuje się obszar położony w Chorzeminie przy granicy z miastem Wolsztyn i obejmujący działki o numerach geodezyjnych 550/2, 550/3 i 550/4 oraz fragmenty przyległych dróg. Na przedmiotowym obszarze dotychczas nie sporządzano planu miejscowego. Z uwagi na potrzebę rozwoju miasta, w tym zaspokojenie potrzeb mieszkańców Olsztyna w zakresie gospodarki mieszkaniowej, istnieje potrzeba sporządzenia planu miejscowego zgodnie z ustaleniami opracowywanej zmiany studium, którą państwo przyjęli uchwałą nr 34/285/2013 z 27 listopada 2013 roku. Plan określi przeznaczenie terenu oraz zasady jego zagospodarowania. Opracowanie planu pozwoli na wykształcenie właściwej struktury przestrzennej, ochronę środowiska naturalnego oraz wyposażenie terenu w infrastrukturę techniczną. W przedmiotowym przypadku nie zachodzą okoliczności faktyczne oraz prawne uniemożliwiające lub ograniczające podjęcie prac planistycznych. Wobec powyższego rekomenduje się Radzie Miejskiej w Olsztynie podjęcie przedmiotowej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sprawa była omawiana też na Komisji Budownictwa. Poproszę pana Jakowczyca, przewodniczącego, o opinię w tej sprawie. Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Chorzemin, gmina Wolsztyn. Proszę państwa, czy ktoś z państwa ma pytania? Proszę, pan Janik. Dziękuję. Panie naczelniku, ile hektarów i w jakiej klasie te grunta występują? To znaczy, żebym tutaj nie był, się nie pomylił, zaraz panu radnemu powiem. 500 działka o numerze geodezyjnym 550/4. Jest to obszar o powierzchni 9 hektarów, 2812 metrów kwadratowych i na to się składają grunty o bonitacji, czyli klasa trzecia A, hektar 859 metrów kwadratowych, klasa trzecia B, 8039 metrów, czwarta A, 7 hektarów 882 metry, i czwarta B, 3032 metry kwadratowe. Działka o numerze geodezyjnym 550/2. Jest to obszar 37 hektarów, 9852 metry kwadratowe. I w rozbiciu na poszczególne tutaj klasy. Klasa trzecia A, 8441 metrów. Grunty klasy trzeciej B, 3 hektary 761 metrów kwadratowych, czwartej A 8 hektarów 3382 metry kwadratowe, czwartej B 11 hektarów 1468 metrów kwadratowych i klasy piątej 14 hektarów 5800 metrów
oraz malutka taka działeczka, która będzie też tutaj objęta opracowaniem, działka o numerze 553/3, to jest działka stanowiąca własność Agencji Nieruchomości Rolnych. Jest to obszar 36 metrów kwadratowych, czyli razem jest to bez podliczenia gdzieś około 46 hektarów. I intencją chyba tutaj radnego pana Janika jest pytanie o bonitację gleb. Tutaj chcę wytłumaczyć, że podczas całej procedury planistycznej grunty o bonitacji, czyli grunty trzeciej klasy, wymagają wyłączenia i zgody ministra. Także to będzie na etapie prac planistycznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania jeszcze? W takim razie przystąpimy do podjęcia uchwały. Poproszę pana Wojciechowskiego o przeczytanie. Proszę śledzić na planszy. Uchwała Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Chorzemin, gmina Wolsztyn. Na podstawie stosownych artykułów Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wolsztyna. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Poproszę państwa o przegłosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy, proszę państwa, w punkcie 15. Punkt 15 brzmi następująco. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36/208/2013 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn. Poproszę panią wiceburmistrz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, 10 stycznia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu prokuratura rejonowa w Olsztynie skierowała skargę na uchwałę Rady Miejskiej, właśnie tą, o którą pani przewodnicząca wspomniała. Do tej skargi mieliśmy obowiązek wstępnie ustosunkować się w przeciągu 30 dni. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na Komisji Budownictwa i na Komisji Porządku ustaliliśmy, że ponieważ jest tam kilka zagadnień takich dosyć ważnych, poruszonych, które należy szczegółowo przeanalizować, zostało wystosowane pismo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym informujemy, że uchwała podlegać będzie procedowaniu przez Radę Miejską i zmiany do niej. Natomiast wstępnie zawarliśmy takie stwierdzenia dotyczące punktów, które z pewnością zostaną jakby wykreślone ze względu na argumentację zawartą w skardze prokuratury i punktów, nad którymi będziemy jeszcze dyskutować. I zgodnie z tymi ustaleniami w marcu na Komisji Budownictwa i na Komisji Porządku Publicznego omawiane były zmiany do tego regulaminu utrzymania czystości i porządku. Proszę państwa, to co macie w materiałach, to może tak jak tutaj jest powiedziane tutaj w takiej objaśnieniach, to pogrubioną czcionką zaznaczone są zapisy kwestionowane przez prokuraturę rejonową. Zmiany ujęte w uchwale, na przykład dopisane jakieś sformułowania zostały podkreślone, a te, które, z którymi zgadzamy się z prokuraturą, że rzeczywiście są zbędne, zostały wykreślone. Więc proszę państwa, myśmy tutaj w uzasadnieniu podali, że praktycznie tematy, które powodowały dyskusję, żeby tutaj nie przedłużać, to te skreślone to rzeczywiście po zastanowieniu stwierdziliśmy, że są w pewien sposób powtórzeniem zapisów ustawowych, choć osobiście też nie bardzo mogę się z tym zgodzić, ponieważ taki nasz mieszkaniec, który będzie chciał przeczytać regulamin, to będzie musiał równocześnie czytać ustawę, no bo nie znajdzie wszystkich zapisów w regulaminie, bo nie wolno powtórzyć tego, co jest w ustawie. I myślę, że dla faktycznego użytku mieszkańców to jest utrudnienie duże, że pewnych zapisów, które są powtórzone, nie ma, a które jednak są jakimiś obowiązkami w tym zakresie mieszkańców.
takie jak na przykład utrzymywanie pojemników w należytym stanie sanitarnym, że jest to obowiązek taki jak uprzątanie śniegu, błota, lodu z części nieruchomości, na przykład z chodników. Takie rzeczy po prostu no muszą być wykreślone, bo jest ten podobny zapis w uchwale, w ustawie. Natomiast proszę Państwa, te pozostałe to uważamy, że są dookreśleniem tego, co jest w ustawie. Zawierają dodatkowe informacje i dlatego tutaj stanęliśmy na stanowisku, że te właśnie punkty powinny zostać. Ja myślę, że nie ma potrzeby, żeby szczegółowo to omawiać. Natomiast powiem jeszcze takie rzeczy, które zostały jakby dodatkowo wniesione, czyli tutaj propozycja była taka, żeby uregulować jeszcze usuwanie padłych zwierząt z terenu nieruchomości. Chodziło o to, kto ma sprzątać padłe zwierzęta na drogach i padłe zwierzęta na terenie nieruchomości. Także to zostało dookreślone w ustawie. No i o obowiązkowej deratyzacji tutaj pan przewodniczący komisji rewizyjnej poruszył to na posiedzeniu komisji rewizyjnej, ten temat, że tutaj może wyszliśmy za daleko z tym obowiązkiem. To jest paragraf 20. W którym mieliśmy określone większą częstotliwość i mieliśmy więcej sytuacji opisanych dotyczących szczególnie chowu, uboju i sprzedaży zwierząt. Dlatego też zostało to sprecyzowane, że ta obowiązkowa deratyzacja, bo obowiązek określenia terminu mamy z ustawy, więc musimy określić, została określona na jeden raz w roku. Natomiast prośba była na komisji, żeby dowiedzieć się, jak to jest w zapisach weterynaryjnych. Ja rozmawiałam z lekarzem, powiatowym lekarzem weterynarii. Oni rzeczywiście szczegółowo, która branża, jak często musi przeprowadzać deratyzację, to mają takie zapisy. Dlatego też ten zapis taki minimalny, obowiązkowy, myślę, że będzie wystarczający. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ten regulamin był szczegółowo omawiany na Komisji Zdrowia i Komisji Budownictwa. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Zdrowia, pana Leszka Dalekiego. Dziękuję bardzo. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Budownictwa, pana Olka Jakowczyca. Członkowie Komisji Budownictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania? Pan Janik. Dziękuję. Pani burmistrz, mam pytanie. W paragrafie 6, ustęp 2, punkt 6 na samym dole prawie, chodzi o ogrody działkowe. Czy to funkcjonuje tak, jak tu jest określone? Chodzi o pojemność tych kubów na śmiecie, na terenach ogrodów działkowych. Proszę pana przewodniczącego związku, bo kwestie odpadowe przygotował związek międzygminny i egzekucję również przepisów prowadzi związek, to może pana Piaska poproszę. Tak, panie radny, to funkcjonuje, przy czym chcę zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o ogródkach działkowych jako instytucji, a nie o działkach. Właściciel działki, jeżeli nie wytwarza odpadów komunalnych zmieszanych, nie ma obowiązku składania deklaracji. Natomiast wszystkie nasze ogródki działkowe funkcjonujące na terenie gminy Wolsztyn takowe deklaracje złożyły i regulują swoje należności. Dziękuję. Jeszcze ma, proszę, pan Kowalski. Panie burmistrz, ja bym zastąpił w paragrafie 1 ust. 3 oraz słowem lub, ponieważ takiego brzmienia wynika, że musi. Paragraf 1 ust. 3. Tam jest sformułowanie oraz na których prowadzona jest hodowla. Z tego wynika, że muszą być składowane odpady i jednocześnie prowadzona hodowla lub ubój. Uchwały. Tak, uchwały. Tak, na których składowane są odpady lub, bo w momencie, kiedy mamy oraz, musi być jednocześnie i odpady, i prowadzona hodowla, co może nam trochę utrudnić. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Proszę o przeczytanie uchwały pana Czeszaka. Uchwała Rady Miejskiej w Olsztynie w sprawie zmiany uchwały nr 26 łamane przez 208 łamane przez 2013 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Wolsztyn. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15, artykułu 40 ustęp 1, artykułu 41 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik urzędowy z 2013 roku, pozycja 594 ze zmianami, w związku z artykułem 4 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity dziennik urzędowy z 2013 roku, pozycja 1399 ze zmianami. Uchwala się, co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Paragraf 1 ustęp 1. Punkt 5 uchwały nr 26 łamane przez 208 łamane przez 2013 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku otrzymuje brzmienie. Operatorzy, przedsiębiorcy. Należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadanie w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wolsztyn. Ustęp 2. W paragrafie 2 ustęp 2. Uchwały, o której mowa w ustępie 1, po punkcie 13 dodaje się punkt 14 w brzmieniu. Usuwania padłych zwierząt z terenu nieruchomości. Ustęp 3, paragraf 20 uchwały, o której mowa w ustępie 1, otrzymuje brzmienie. Obowiązkowej deratyzacji podlegają minimum raz w roku nieruchomości na terenie całej gminy, na których składowane są odpady i na których prowadzona jest hodowla lub upój zwierząt. Tak ma być? Ustęp 4. Ustęp 4. Uchyla się paragraf 2, ustęp 2, punkt 6, 9, 13, paragraf 13, ustęp 1, punkt 2, 3, 5, paragraf 21 uchwały, o której mowa w ustępie 1. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wolsztyna. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Proszę Państwa. Przystąpimy do przegłosowania. Kto z Państwa jest za przegłosowaniem uchwały? Za przyjęciem uchwały. Przepraszam, jeszcze raz. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Obra. Poproszę pana przewodniczącego zarządu Związku Międzygminnego Obra, pana Krzysztofa Piaska, o informację. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, związki międzygminne funkcjonują na podstawie paragrafu od 64 do 73 ustawy o samorządzie gminnym, z treści których wynika, że zarząd zgromadzenia związku jest odpowiednikiem Rady Gminy jako organ, natomiast zarząd związku jest odpowiednikiem wójta, burmistrza również jako organ. Na tle tych zapisów w większości, zdecydowanej większości statutów związków międzygminnych pojawiły się zapisy polegające na tym, iż upoważniono zgromadzenie związku do decydowania w sprawach płacowych członków zarządu i komisji rewizyjnej, co w prostej konsekwencji prowadziło do uznania członków zgromadzenia jako odpowiedników radnych rad gmin. I na tym tle zapadły wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących wynagrodzenia przysługującego lub nie członkom zgromadzeń i zarządów związków międzygminnych. W związku z tymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego wojewoda wielkopolski w październiku ubiegłego roku zwrócił się do przewodniczącego zgromadzenia związku i do mnie jako przewodniczącego zarządu o dokonanie zmian w statucie związków, które byłyby adekwatne do postanowień i wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. I w związku z tym taki projekt zmian został wszystkim Państwu przygotowany, wszystkim radom gmin uczestników związku. Chodzi o wykreślenie punktu w kompetencjach zgromadzenia związku pod nazwą decydowanie w sprawach płacowych członków zarządu i komisji rewizyjnej i dokonanie równocześnie zmian w paragrafie 21 statutu regulujących kwestie tych członków zarządu, którzy nie są członkami rad gmin, bo taki nasz statut
zapisy również przewiduje. Tu od razu chcę Państwa poinformować, że od 2000 roku, jak tylko Związek Międzygminny Obra funkcjonuje, żaden członek zgromadzenia delegowany przez Rady Gmin Uczestników Związku, żaden wójt, burmistrz sprawujący funkcję w tym okresie czasu po dzień dzisiejszy nie pobierał żadnych diet, żadnego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w tych organach związku, o których tutaj mówimy. Jedyną osobą wynagradzaną ze stosunku pracy wynikającej z bycia w zarządzie jest przewodniczący zarządu, który raz jeszcze powtarzam, nie jest członkiem żadnej z rad gmin tworzących Związek Międzygminny Obra. W dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Gminy w Siedlcu i ten projekt zmian został przyjęty. Natomiast konsekwencją ewentualnego nieprzyjęcia tej zmiany będzie wykreślenie z urzędu przez wojewodę wielkopolskiego z tytułu sprawowanego nadzoru prawnego nad związkami międzygminnymi. Także proszę uprzejmie w imieniu zarządu i zgromadzenia związku o podjęcie tej uchwały w tej treści, która została Państwu przygotowana. Dziękuję. Na Komisji Budownictwa poproszę Pana Przewodniczącego o wyrażenie opinii. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Obra. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Proszę Pan Janik i Pan Zembrowski, przepraszam. Dziękuję. Panie Przewodniczący, tak w szerokim odbiorze zapisu statutu i zmian w nim jest ważne, żeby dopowiedzieć, czy to powoduje jakieś skutki finansowe, ta zmiana, czy nie. Jeżeli tak, to w którą stronę? Dziękuję. Nie, panie radny, ja już tutaj to podkreślałem, że od 2000 roku po dzień dzisiejszy żaden z członków zgromadzenia nie pobiera diet, tak również żaden z członków zarządu, który jest członkiem zgromadzenia, też nie pobiera z tego tytułu, że zasiada w tych organach, żadnych diet, żadnych innych środków w postaci innych porozumień, nazwijmy to w tym względzie, z wyjątkiem przewodniczącego zarządu, który nie jest radnym żadnej z gmin tworzących powiat i posiada umowę o pracę. Czyli, że nie pobierał, nie pobiera i nie będzie pobierał, tak? Ci członkowie zgromadzenia, którzy zasiadają w organach i nie jest to przewidziane w tegorocznym budżecie związku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Zembrowski. Panie Przewodniczący, ja się odniosę tutaj do pewnych zapisów dwóch. Konkretnie w rozdziale drugim. Cel i zadania związku. W paragrafie szóstym w punkcie drugim pisze budowa i eksploatacja zakładu utylizacji. Jako przeciętny śmiertelnik, mieszkaniec tej gminy mam prawo mieć do Pana pretensje, dlaczego Pan zgodnie z celem i zadaniami nie budował i nie eksploatuje zakładu utylizacji. Czy ten punkt jest właściwy? Czy nie można go pominąć? Bo ja mam dzisiaj w formie głosu do Pana uwagę, natomiast społeczeństwo może mieć w perspektywie pretensje, bo jest napisane, że celem związku jest budowa i eksploatacja zakładu utylizacji. To pierwsze. Drugie, w organach związku i między innymi w paragrafie 11 w punkcie 5 jest napisane tak. Wystąpienie oraz wykluczenie uczestnika ze związku skutkuje równocześnie, etc. Ja bym proponował ustąpienie lub wykluczenie, ponieważ wyraz oraz może mieć znaczenie, że musi być spełnione jedno i drugie. Dziękuję bardzo. Proszę, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, w kwestii, o której w tej chwili mówimy, czyli innych zmian w statucie, ale również w kontekście regulaminu utrzymania o czystości i porządku gmina, chciałbym, żebyśmy rozmawiali w terminie nieco późniejszym. Nie dlatego, że unikać chcemy dyskusji w tym względzie, tylko dlatego, że nie jest ustalone jednolite polskie ustawodawstwo.
Ponadto, nie wiem czy Państwo wiecie, ale w lutym tego roku została uchwalona przez Parlament Europejski nowa dyrektywa unijna w zakresie gospodarki odpadowej, w której to ma związek, Pani Burmistrz, bo to będzie miało przełożenie na zadania, które są tym organom, w tym przypadku związkowi, przypisane. Jeżeli tutaj zostaną dokonane zmiany i będziemy mieli jednolity kierunek tych zmian i perspektywę ich w dłuższym okresie czasu obowiązywania, to do tych zmian będziemy podchodzili w sposób systemowy, a nie po to, żeby co po chwilę zmieniać coś, co za chwilę by też trzeba było zmienić, bo zmieniły się polskie na przykład przepisy. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o zakład utylizacji, to było takie wieloletnie dążenie Zgromadzenia Związku do tego, aby ten zakład powstał na terenie naszej gminy. Zresztą jest przeznaczona pod ten cel i w planach zagospodarowania przestrzennego działka. Na ten moment przepisy, które w polskim prawie obowiązują, wynikające z ustawy o odpadach, tworzą i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, tworzą regiony gospodarowania odpadów, w których mają znaleźć się instalacje do przetwarzania odpadów. Praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć, że jeśli chodzi o odpady komunalne, ten temat chwilowo jest zamknięty, więcej instalacji nie powinno w naszym regionie powstać, natomiast w dalszym ciągu jest otwarty temat instalacji do przetwarzania odpadów wysegregowanych, jest tylko i wyłącznie kwestia ilości. W związku z tym, Panie Radny, nie zamykałbym sobie jeszcze na tym etapie, na którym jesteśmy, drogi do tego, aby ewentualną nie taką instalację móc niekoniecznie przez związek pobudować. Poczekajmy jeszcze kilkanaście tygodni, bo tyle mniej więcej mają trwać prace zespołu i będziemy znali kierunek, w którym idzie ustawodawstwo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie? Proszę, pan Jacek Kowalski. Ja mam takie pytanie. No w paragrafie pierwszym wykreślamy ustęp 12 paragrafu 13. W paragrafie pierwszej naszej uchwały wykreślamy pewien ustęp, a dalej w tym tekście jednolitym, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, ten ustęp dalej figuruje niejako, znaczy figuruje treść tego ustępu, a nie sformułowanie, że jest on uchylony. Więc myślę, że powinniśmy w tym miejscu zaznaczyć w tym tekście jednolitym, że ten ustęp został uchylony w związku z tą uchwałą. Znaczy ja przypomnę, że dokonujemy zmiany w paragrafie 13 poprzez wykreślenie dotychczasowej treści ustępu 12. Tym samym, jeżeli były ustępy po ustępie 12 miały numerację 13, 14, 15, 16, a były takie, to one naturalną koleją rzeczy otrzymują kolejną numerację. Zgadzam się z tym, że ta treść ustępu 12, która jest wykreślana tą uchwałą, którą za chwilę podejmiemy, powinno być zaznaczone w tym tekście jednolitym, że ten ustęp nie obowiązuje, tak, że jest uchylony, a nie ta treść dalej jest przywołana tego ustępu. W technice legislacyjnej oczywiście tak to można zastosować i nie widzę problemu, żeby taką korektę w tekście jednolitym zrobić. Proszę, panie Zembrowski. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Proszę do mikrofonu. Dotyczącego w organach związku, gdzie do tego punktu 5 w paragrafie 11. Bardzo proszę, bo ja panie radny, do mikrofonu bardzo proszę. Przypomnę, w paragrafie 11 w rozdziale 3 jest napisane wystąpienie oraz wykluczenie, czyli musi być spełnione jedno i drugie, a ja proponuję ustąpienie lub wykluczenie. Proszę Państwa, ja rozumiem, że ten statut no, uchwalaliśmy tam w 2008 roku i ten zapis obowiązuje. Natomiast
Szanowni Państwo, tu jest procedura następująca. Aby zmiany w statucie były zarejestrowane, muszą być jednobrzmiące uchwały wszystkich rad gmin uczestników związku. Jak wcześniej Państwa poinformowałem, taka uchwała, jak Państwo macie w tej chwili w treści przygotowana, nie jest kłopotem ten tekst jednolity statutu, żeby sprawa była jasna. Jako została przygotowana, obejmuje taki pakiet zmian, jak jest w treści uchwały. I taka uchwała została przyjęta przez Radę Gminy Siedlec. Natomiast w przypadku, kiedy będziemy te zmiany dodawali na sesjach poszczególnych rad, to w ten czas musimy wrócić z powrotem do Siedlca i ponownie wywołać uchwałę, aby te zmiany były jednobrzmiące. Natomiast ja mogę tu przyjąć zobowiązanie na siebie, że w najbliższym okresie czasu, kiedy te przepisy, o których wcześniej tutaj mówiłem, zostaną w sposób jednoznaczny wyartykułowane przez ustawodawcę, wprowadzimy projekt uchwały pod obrady, aby te elementy, o których tutaj Pan Radny mówił, również się znalazły. Dziękuję. Proszę, Pan Kowalski. Znaczy, z całym szacunkiem, ale uważam, że skoro Siedlec zrobił źle, to my nie powinniśmy tego powtarzać. My znaleźliśmy błędy w tym i uważam, że powinniśmy je poprawić. Jeżeli Siedlec czy radni gminy Siedlec no, nie znaleźli tych błędów, no to nie jest to nasz problem. My nie powinniśmy przyjmować uchwał z błędami, pomimo tego, że je widzimy. Czy Pan Tomiak? No. Myślę, że może jest racja, niemniej jednak to nie zmienia jakby treści całej tej uchwały tutaj, ten zapis, dlatego też, tak jak Pan Przewodniczący mówi, jeżeli to gdzieś za jakiś czas wróci, no to możemy przyjąć to w tym kształcie i koniec. Mogę jeszcze, Pani Przewodnicząca? Szanowni proszę Państwo, bardzo. W kwestii tej, którą podniósł Pan Radny Kowalski, proszę Państwa, tekst jednolity został Państwu załączony. Natomiast Państwo jako Rada Gminy uchwalacie zmiany w statucie, natomiast statut dopiero na podstawie jednobrzmiących uchwał rad gmin uchwala zgromadzenie związku i to zgromadzenie przekazuje, uchwałą zgromadzenia zarząd związku przekazuje do publikacji. Także Panie Radny, to Pańska uwaga będzie umieszczona w tym momencie w tekście tym, który pójdzie do publikacji. A ja się odnosiłem tutaj do zmiany, którą proponował Pan Radny Zembrowski, żebyśmy się dobrze rozumieli. W tekście jednolitym jak najbardziej, bardzo proszę, to jest do przyjęcia. No to jeszcze raz proszę w takim razie zaproponować, jak to ma brzmieć. Proszę uporządkować w takim razie. Panie Jacku, do mikrofonu proszę. A po drugie wykreślić, znaczy zaznaczyć w tym paragrafie 13, że ten ustęp 12 jest wykreślony, bo w takim brzmieniu... Nie, no w paragrafie pierwszym mamy, że się uchyla w całości. Pan radny ma rację, jeżeli się coś wykreśla, wtedy się w tym samym punkcie pisze słowo uchylony w tekście jednolitym. Bo tam było 15 punktów, tak? Podstawowej wersji. To przeskoczyło do góry? No bo jakby rzucił, to już przeskoczyło. Po zmianie. Pan Piasek wykreślił ten punkt, ale następnym punktom, który były za, nadał kolejną numerację. A te numeracje powinny zostać takie, jakie były, a ten punkt wykreślony zostaje i pisze się uchylony. I tak będzie. I tak będzie. Nie, no może tak, w takim razie, skoro to dotyczy paragrafu 13, to w takim razie proszę przeczytać, może tak, Panie Przewodniczący, proszę przeczytać cały paragraf 13, jak on ma faktycznie brzmieć. Paragraf 13 będzie brzmiał w tekście jednolitym po uchwaleniu przez wszystkie gminy następująco. Do kompetencji zgromadzenia należy
Punkt pierwszy. Uchwalanie regulaminu zgromadzenia zarządu związku i komisji rewizyjnej. Punkt drugi. Ustalanie programów realizacji zadań związku. Trzy. Uchwalanie rocznego budżetu związku. Rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu za rok poprzedni. Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium z tego tytułu. Punkt czwarty. Stanowienie o podziale zysków lub pokrywaniu strat powstałych w działalności związku. Pięć. Zaciąganie kredytów i pożyczek. Sześć. Przyjmowanie sprawozdań z działalności związku i komisji rewizyjnej oraz informacji komisji rewizyjnej o wynikach sprawozdań, badań i kontroli. Siedem. Decydowanie o sprawach tworzenia, przekształcenia, likwidacji jednostek organizacyjnych związku. Osiem. Nadawanie statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom, o których mowa w punkcie siódmym. 9. Realizowanie w ramach związku kompetencji Rady Gminy w odniesieniu do zadań zleconych związkowi. 10. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia, wystąpienia i wykluczenia ze związku. 11. Powoływanie i odwoływanie zarządu związku, komisji rewizyjnej i skarbnika. 12. Uchylony. 13. Uchwalanie zmian w statucie związku. 14. Podejmowanie uchwał w sprawach likwidacji związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji. 15. Stanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez zarząd bądź komisję rewizyjną. 16. Ustalanie składki członkowskiej. Dziękuję. Czy tak powinno być teraz? A ta pierwsza zmiana czego dotyczyła? Lub 11. Tak. To będzie tak, paragraf 11, punkt 5. Wystąpienie lub ustąpienie. Ale... Ustąpienie, no tak. Tak jest. Ustąpienie lub wykluczenie uczestnika ze związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli wszystkich funkcji w organach związku. To znaczy literalnie patrząc możemy mieć dwie sytuacje. Członek, gmina uczestnik związku zwróciła się z pismem o wystąpienie ze związku międzygminnego i w tym momencie mamy prawo pozbawić przedstawicieli wszystkich funkcji w organach związku. Natomiast druga sytuacja prawna to jest wykluczenie z powodów, które są przewidziane w statucie gminy w trybie, nazwijmy to, natychmiastowym i wtedy również następuje pozbawienie przedstawicieli funkcji we wszystkich organach związku. Jakby są to dwie sytuacje prawne, które mogą mieć miejsce. No to ta poprawka. Ta poprawka chyba jest, to ta poprawka nie może być w ten sposób ustąpienie lub wykluczenie. Natomiast wystąpienie w sensie takim formalnym jest opisane potem w części dalszej, czym skutkuje i jaki jest przebieg rozliczenia przebiegu. Nie będzie. No ale tutaj pan przewodniczący to wytłumaczył, no trochę inaczej pan przewodniczący to wytłumaczył niż to, tutaj mamy... Nie można wystąpić ze związku. No nie, nie, nie. Tak, tak. Dobrowolnie, bo dobrowolnie. Tak, tak. Czyli te dwa wyrazy nie są jednoznaczne. No to jak ma zostać? Jeśli można, Pani Przewodnicząca, no jest radca prawny tutaj na sali sesyjnej, więc niech się wypowie. No nie, wystąpienie, a ustąpienie to są zupełnie inne teksty. W paragrafie oraz. Nie, nie, ale to jest wyraz, nie, panie Marianie, to jest wyraz niejednoznaczny, wieloznaczny. A może, no nie wiem, czy będzie adekwatne do treści, gdyby było tak, wystąpienie,
ustąpienie lub ustąpienie lub wykluczenie uczestnika. Proszę Państwa, mogę Pani Przewodnicząca? Mamy tylko dwie sytuacje. Proszę Państwa, mamy tylko dwie sytuacje. Tutaj nie ma żadnego ustąpienia. Rada Gminy decyduje o wstąpieniu w skład związku takiego czy innego lub o jego wystąpieniu z tego związku. I to jest domena danej Rady Gminy. Natomiast wykluczyć ze składu związku to jest domena zgromadzenia związku na skutek na przykład niewywiązywania się danej gminy z wcześniej podjętych zobowiązań. Stąd uważam, Szanowni Państwo, że ten zapis jest prawidłowy. No tak, proszę. Pozwoliła mi. Proszę Państwa, jest dobry, bo tak jak mówiłam, wystąpić można samemu, a wykluczyć, tak jak Pan powiedział, musi to ktoś. Czyli jest to dwa różne słowa, no nie wiem, wynik jest ten sam, ale, czyli dobrze jest. No nie. Znaczy, nie, ale tu jest jakby oraz, jest jakby łącznie. Znaczy może ktoś, że tak powiem, może być równocześnie. Mnie się wydaje, że jeśli chodzi, no, nie, mnie się wydaje, że było dobrze. Zwracam Państwu uwagę na jedną, Szanowni Państwo Radni, zwracam Państwu uwagę na jedną rzecz, że wystąpić lub wstąpić można na podstawie decyzji Rady Gminy danej. Natomiast wykluczenie dokonuje zgromadzenie związku na skutek niewywiązania się. Czy te dwie czynności mogą w jednakowym czasie wystąpić? To zależy tylko i wyłącznie od tych organów. Mogą być zbieżne czasami. No ale, ale to mnie się wydaje tak. No, no proszę Panie Burmistrzu. Nie może Panie Radny. Nie może Panie Radny, ponieważ to nie może powiedzieć, że występuje z naszego związku, dlatego że to jest kompetencja Rady Gminy. Czy dana gmina należy do związku, czy nie należy. Natomiast jeśli chodzi o osoby fizyczne, to oczywiście, że takie każdy ma prawo zrezygnować i wtedy organy, które są uprawnione do delegowania w skład zgromadzenia, wypełniają tą lukę. Z tego, co Pan Przewodniczący mówi, to dla mnie wynika tak, jeśli może wystąpić, no to po co go wykluczać, bo on już i tak nie jest tym członkiem. Panie, panie Burmistrzu. Nie, nie. Proszę Państwa, ten punkt dotyczy, żebyśmy nie popadli tutaj w prawne pułapki. Proszę Państwa, ten punkt dotyczy tylko i wyłącznie gmin uczestników, nie dotyczy członków organów. Proszę zwrócić uwagę, uczestnika ze związku. Uczestnikiem w związku jest gmina. I są dwa możliwe przypadki, o których mówi ten punkt. Mianowicie pierwszy, o wystąpieniu, o którym raz jeszcze powtarzam, decyduje dana rada gminy lub mówimy o wykluczeniu, kiedy gmina nie podejmuje decyzji o wystąpieniu, ale organy związku, czyli w tym przypadku zgromadzenie, uważa, że trzeba daną gminę wykluczyć, bo nie wywiązuje się na przykład z przyjętych zobowiązań finansowych. To lub jest dobrze. To lub powinno być dobrze. Proszę Panie Burmistrzu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, myślę, że musimy ruszyć do przodu, bo już wystarczającą ilość czasu żeśmy stracili tutaj na tym jednym elemencie. Myślę, że zbyt dużą uwagę skupiamy na tym spójniku, który łączy te dwa przypadki, czyli wystąpienie i wykluczenie, a tak naprawdę musimy przeczytać, o czym mówi cały ten punkt. I ten punkt mówi o tym, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku rodzi to określone skutki. I proszę Państwa, bez znaczenia, czy my to połączymy spójnikiem lub czy oraz, to nie zmieni to skutku, który powoduje ten punkt. I myślę, że obojętnie, którą wersję Państwo przyjmiecie, to będzie to prawidłowe i będzie spełniało tą rolę, jaką ten punkt ma spełnić. No ja uważam, że nie, Panie Burmistrzu, bo oraz to ma formę i wystąpienie i wykluczenie.
Jeśli ma oraz. Możemy napisać jeszcze na 10 innych sposobów. Krótko mówiąc, chodzi o to, że te skutki, które są w drugiej części tego zdania podane, będą występowały zarówno przy wystąpieniu, jak i przy ustąpieniu. A jak my to zapiszemy, to naprawdę nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Lub jest najbardziej trafne. Tak zostaje? Zostaje oraz czy lub? No ja też uważam, że lub jest bardziej trafne w tym wypadku. Nie to... Nie to faktycznie... Bardziej... No nie. Nie. Nie, no, no nie, no nie śmiejcie się, ale w tym wypadku bardziej trafne będzie lub. Oraz niekoniecznie z właśnie, że łącznie. No. Panie przewodnicząca, ja mam taką prośbę, żeby zajął się tym pan prezes. Niech to wie, rozstrzygnie tam na pomocy. No właśnie dlatego mówię, że to jest... Poprawię sobie pan. No. No tam. Tak. Nie idzie. Chwileczkę, proszę państwa, bo teraz niepotrzebnie robi się teraz zamieszanie. Proszę, pani wiceburmistrz i pan przewodniczący. Proszę państwa, bo to jest kwestia, pani przewodnicząca kiedyś uczyła mnie polskiego i to jest tak, jak jest spójnik, to rzeczywiście spójnik, a oraz jest niewątpliwie spójnikiem, to zazwyczaj w pojęciu potocznym jest rozumiane jako łącznie, tak? Tak jest potocznie, chociaż właśnie, że nie ma, ma to mieć znaczenie alternatywy, że albo ktoś jest, występuje, czyli jakaś gmina, nie ktoś, tylko gmina występuje, albo zostaje wykluczona. I w tym kontekście już, żeby tak jednoznacznie jasno było, no to słowo, bo to nie jest nieprawidłowo to oraz, bo to niekoniecznie znaczy, że łącznie, ale w potocznym znaczeniu oraz pełni taką rolę. Dlatego słowo lub byłoby tą alternatywą, że albo to występuje, albo to występuje. To tak mówię. Proszę państwa. I nie mylić spójnika z wspólnikiem. Proszę państwa, poprawiamy. A jeszcze, o przepraszam, panie przewodniczący, jeszcze panu miałam. Ja chcę. Ja chciałem tylko powiedzieć, proszę państwa, tak, że ta treść statutu, z wyjątkiem tego jednego ustępu, była zaopiniowana pozytywnie przez nadzór prawny wojewody i funkcjonuje w obiegu i do tej pory nadzorowi prawnemu ten zapis w absolutny sposób nie przeszkadzał. W związku z tym do zmiany tego, żeśmy nie podchodzili. I zarząd związku proponuje w uzgodnieniu ze zgromadzeniem właśnie taką, a nie inną treść zmiany i o to, żeśmy do państwa tutaj wnosili. Wystąpienie, jak i wykluczenie. Może dyplomatycznie przyjmiemy propozycję pana burmistrza. Wystąpienie, jak i wykluczenie uczestnika. O, wystąpienie, jak i zarówno wykluczenie. No to to samo. To tak róbmy i dobra. Dobrze. Czyli idąc, zakończyliśmy tą dyskusję. I w związku z tym, proszę państwa, jeśli ktoś już nie ma pytań, to przystąpimy do procedury przyjęcia uchwały. Proszę pana Macieja Wojciechowskiego o przeczytanie. Proszę śledzić na planszy. To po prostu. Te podkreślone. Mimo wszystko jeszcze dorzucę, że pierwsza przerwa była stanowczo za późno i stąd się wzięło to wyczerpanie jakiejś koncentracji tu. Uchwała Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego Obra. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Związku Międzygminnego Obra. Paragraf 5. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem z tymi poprawkami, kto jest za przyjęciem uchwały z poprawkami? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli w gminie Wolsztyn. Poproszę pana dyrektora MOSiR-u, pana Gmerka, o informację. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Regulamin korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli w gminie Wolsztyn. Punkt pierwszy. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest obiektem nieodpłatnym, sezonowym, zarządzanym przez gminę Wolsztyn. Punkt drugi. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne w godzinach od 10 do 18. Punkt trzeci. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Czwarte. Grupy zorganizowane, uczestniczy pół kolonii, kolonii czy obozów, powinny przychodzić na miejsce wykorzystywane do kąpieli i odchodzić z niego pod opieką wychowawców i własnego ratownika. Piąte. W wodzie może przebywać tylko najwyżej jedna 15-osobowa grupa, odpowiednio oznaczona, na przykład w jednolite czepki kąpielowe lub chusty. Punkt szósty. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Siódmy. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego. Ósme. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli zarządzający nie podnosi odpowiedzialności. Dziewiąte. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy. Dziesiąty. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematem ratownik. Jedenasty. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników. 12. Osobom znajdującym się na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie wolno. Punkt A. Przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami żółtymi. Punkt B. Wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona. C. Niszczyć urządzeń i sprzętu miejsca wykorzystywanego do kąpieli. D. Zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności. Zakłócać spokoju, popychać i wrzucać inne osoby do wody oraz skakać z pomostu. Leżakować i biegać na pomostach. Wchodzić na stanowisko ratowników. Zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska. Korzystać ze sprzętu pływającego w obszarze kąpieliska. Przebywać na pomostach i kąpać się w porze nocnej. Oraz wprowadzania do wody psów. Tak, bo tam jest bez okolicy. Wprowadzać, przepraszam. Psów i innych zwierząt. Wprowadzać psy i inne zwierzęta. Psy i inne zwierzęta. Punkt 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie. Punkt 14. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny oraz urządzenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Punkt 15. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu miejsca wykorzystywanego do kąpieli dozwolone jest na wyznaczonym parkingu. Punkt 16. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest strzeżone tylko i wyłącznie w obrębie olinowania bojami oznaczonymi kolorem żółtym. I punkt 17. Oznaczenia flag. Flaga biała, kąpiel dozwolona. Flaga czerwona, zakaz kąpieli. Brak flagi, miejsce wykorzystywane do kąpieli jest niestrzeżone. Punkt 18. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli, zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.
Punkt 19. Skargi i wnioski należy zgłaszać u ratownika lub w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Komorowskiej 2. Telefony alarmowe 112, pogotowie ratunkowe 999, policja 997, straż pożarna 998, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 347 43 60 oraz straż miejska 347 45 60. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego, bo tutaj też omawiano ten regulamin. Chciałbym powiedzieć, że pan dyrektor przedstawił na komisji już ten regulamin. Zostały wprowadzone na komisji drobne poprawki i ten regulamin został przez członków komisji zaakceptowany. Dziękuję bardzo. Proszę pan Wojciechowski i potem pan Janik. Nie wiem, czy nie usłyszałem, ale czy kolega podał tutaj informację, że przy takim miejscu oznakowanym jest tablica informacyjna informująca, kto sprawuje nadzór nad tym miejscem, temperatura wody, powietrza i telefony alarmowe. To będzie wszystko w regulaminie, który będzie wywieszony na blisku przy wejściu na pomost. Regulamin jest regulaminem, a no to temperatura to nie bardzo, to są takie, no to jak tutaj w parku to mieliśmy, na bieżąco się pytało, no nie wpiszemy stałej temperatury na okres. Nie, nie, tego nie mamy ujętego w regulaminie. To myślę, że tak, takie... Osobna tablica musi wprowadzimy. Oczywiście. O tak, 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 tak. Oczywiście. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan Janik, a potem pani Szewczyk. Dziękuję. Panie dyrektorze, punkt 18, bardzo ważny tutaj w tym regulaminie, aczkolwiek niejednoznaczny i trudny do wyegzekwowania. Mianowicie chodzi o to, że uznaje się, cytuję, że każda osoba, która weszła na ten miejsca wykorzystywanego do kąpieli, zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania. To nie jest takie oczywiste i w praktyce, jak no, szczególnie młodzi ludzie pędzą do wody, to na takie regulaminy nie bardzo mają ochotę zwracać uwagi. Trzeba by jakoś no, poprzez jakieś tablice dodatkowe na trasie dojścia do wody ten obowiązek przypominać, że ma obowiązek zapoznać się z regulaminem w całości, żeby był w pełni świadomy, jakie ciążą na nim obowiązki, co wolno, czego nie wolno. Nie, to nie są błahe sprawy. To znaczy ja myślę, że jeśli będzie regulamin, no to tak jak mamy wszystkie regulaminy na pływalni, też mamy powieszony regulamin i mamy napisane przy kupowaniu biletów, że każdy, kto pobiera bilet, zapoznał się i akceptuje regulamin pływalni. No ja myślę, że umieszczanie dodatkowych gdzieś tablic po drodze, jeśli ktoś chce wiedzieć, co obowiązuje na takim miejscu, to po prostu ten regulamin przeczyta, a ile by ich nie wisiało po drodze. Jeśli ktoś będzie biegł po to, żeby wskoczyć do wody, to pewnie nawet gdybyśmy cztery tablice po drodze przyczepili, to nie będzie miało większego znaczenia. Dziękuję bardzo. Proszę pani Szewczyk. Panie dyrektorze, mam pytanie. W punkcie 12 regulaminu pod punkt D i tutaj jest wyłączone, nie wolno się kąpać w porze nocnej. Jaka to jest pora i czy naprawdę nigdy nie było wolno się kąpać? To znaczy ja myślę, że to jest kwestia, wiadomo, że młodzi ludzie jeśli będą chcieli, to oni się będą kąpać, tylko że w godzinach, kiedy nie ma już ratowników, nikt nie podejmuje takiej odpowiedzialności. Tak, ale... I ja myślę, że no to jest tak jak ze wszystkim. No, bo... Po tej nocy, wiecie państwo, młodzi ludzie, były momenty takie, że siadali na plaży wieczorem, wypili po kilka piw i szli się kąpać. Ja myślę, że to jest dla nas jakiś taki moment ochronny, żebyśmy mogli... Ale do odpowiedzialności. Pójdę o 11, 23 i ktoś mnie pociągnie do odpowiedzialności, bo taki jest regulamin w tym momencie. Ale przez prawda? Rząd, no to nie wiem, czy to nie trzeba uczcić plaży.
Panie dyrektorze, jeżeli można. Proszę państwa, organizator tego miejsca, prawda, wyznacza regulamin, pisze wyraźnie, że kąpielisko jest czynne od do i w tym czasie my bierzemy odpowiedzialność za to wszystko, co tam się dzieje, za porządek, za bezpieczeństwo, za wszystko, może nie piszmy, prawda? Tego. I ze strony osób, które korzystają z tego, wymaga się pewnej dyscypliny, podporządkowania. O małych dzieciach mówi się, że pod opieką starszych muszą być, a za starszych nie odpowiadamy, no państwo wiecie, co się różnie dzieje. Poza tym różne rzeczy smakują również w godzinach nocnych. I kto ma ochotę, prawda, ja ten się kocha w nocy, nie? No. Nie. Tak, w stroju i o 11. Nie, no. Tak. Proszę państwa, proszę o powagę. Proszę o poważne podejście do sprawy. Dziękuję. Proszę o powagę. Proszę państwa, przystąpimy do przyjęcia, do procedury przyjęcia uchwały. Poproszę pana Czeszaka o przeczytanie. Uchwała Rady Miejskiej w Olsztynie w sprawie regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli w gminie Olsztyn. Na podstawie stosownego artykułu uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Za miejsce wykorzystane do kąpieli w gminie Olsztyn uznaje się. Punkt pierwszy. Plaża, jezioro Święte Obra, plaża, jezioro Olsztyńskie, Park Miejski i plaża Karpicko. Paragraf drugi. Ustala się regulamin korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli w gminie Olsztyn, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Olsztyna. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję. Proszę państwa, przystąpimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 18. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olsztyn w 2014 roku. Nie ma pani Matuszczak, nie? Nie ma. No w takim razie może pani wiceburmistrz przedstawia. Aha, pan naczelnik, proszę bardzo. Panie Nowak, o przedstawienie tej informacji. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Rada gminy, wypełniając obowiązek, o którym mowa jest w artykule 11 ustęp 1, określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Nowelizacja ustawy rozszerzyła obowiązki ciążące na jednostkach samorządu terytorialnego o szereg dodatkowych czynności mieszczących się w obrębie zadań własnych wykonywanych na podstawie przed chwileczką cytowanego artykułu 11 ustawy. Podkreślić należy, że owe dodatkowe działania ciążące na gminach zgodne są z ogólnymi postulatami poszerzenia humanitarnej ochrony zwierząt, a sposób zredagowania ustawy wskazuje na ogólną intencję skierowania dostępnych środków na jak najbardziej efektywną i wydajną walkę z bezdomnością zwierząt. W ustawie, w ustępie 8 tej ustawy jest napisane, że ten program powinien być w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu powinien być uzgodniony. I takie akceptacje tutaj urząd ma między nami od służby weterynaryjnej, inspekcji. Ponadto na tablicy ogłoszenia był komunikat burmistrza, że opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób, czyli w biurze obsługi klienta w dni robocze od godziny 7 do 15 lub przesłanie pocztą. Składanie uwag także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rolnictwo@olsztyn.pl i to miało miejsce w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości. Żadnych uwag do tego programu żadne uwagi nie wpłynęły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ponieważ ten temat był też omawiany na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, poproszę pana przewodniczącego. Komisja pozytywnie zaakceptowała ten program.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie w związku z tym? Nie ma. W takim razie proszę o przeczytanie uchwały pana Czeszaka. Uchwała Rady Miejskiej w Olsztynie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 2014 roku. Na podstawie stosownych artykułów uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 2014 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wolsztyna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. To przegłosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Poproszę panią sekretarz, panią Sitkowską o informację. 25 maja mamy wybory do Europarlamentu Europejskiego i w związku z tym wybory przeprowadza się w stałych oraz w odrębnych obwodach głosowania. Obwody stałe utworzyliście Państwo rok temu i mamy ich 21. Teraz musimy utworzyć odrębne obwody głosowania. Proponujemy utworzyć je w Domu Opieki Społecznej oraz w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Dziękuję bardzo. Sprawa też była omawiana na Komisji Porządku Publicznego. Poproszę panie Leszku o ustosunkowanie się. Dziękuję bardzo. Czy ktoś miałby pytanie? Pan Zembrowski, potem pan Janik. Zgodnie z kodeksem wyborczym pisze, że Rada tworzy stałe obwody głosowania, które mamy utworzone uchwałą i tu jesteśmy zgodni, mamy ich 21, jeden więcej niż mieliśmy w poprzednich latach w związku z okręgami jednomandatowymi. Z kolei w kodeksie wyborczym pisze, że jeżeli głosuje w danym okręgu w danym obwodzie co najmniej 15 wyborców, wtedy celowe jest utworzenie tam obwodu i każdorazowo, zależy jakie będą wybory, musimy tą uchwałę podejmować. Nie możemy podejmować tak jak żeśmy podjęli na te stałe obwody, że już mamy i nie ruszamy. Tu możemy, jak będą każde wybory ogłaszane, czyli znowu we wrześniu zgodnie z kalendarzem wyborczym, będziemy przyjmować znowu następną uchwałę o obwodach odrębnych. No nie wiem, zawsze były tam obwody odrębne w tych dwóch zakładach i nie możemy tych osób, które tam przebywają, pozbywać prawa do głosowania. Dziękuję bardzo. Proszę pan Janik. Dziękuję. Kwestia tych co najmniej 15 wyborców, a dotyczy no, szpitala. Wiadomo, że z możliwością dotarcia do urny mogą być problemy ze względu na stan zdrowia. Czy tam przewiduje się taką ruchomą urnę? Kodeks wyborczy przewiduje w takich obwodach odrębnych zmienienie także godzin głosowania. Lokale wyborcze zgodnie z kodeksem wyborczym we wszystkich teraz wyborach będą otwarte od godziny 7 do 21. Z kolei w obwodach odrębnych jest możliwość na wniosek komisji rozpoczęcia takich wyborów w godzinach późniejszych, lecz tutaj musi być zgoda komisarza wyborczego w Lesznie, a po drugie w obwodach tych jedynych jest możliwa zastosowanie tak zwanej urny pomocniczej. Dzień przed wyborami robi się rozeznanie na oddziałach i robi się listę pacjentów, którzy chcieliby skorzystać z urny pomocniczej i w dniu wyborów zamyka się lokal wyborczy i z tą urną pomocniczą, czyli dodatkową, komisja chodzi po oddziałach i przeprowadza głosowanie. Czyli każda osoba może z tego, jeżeli wyrazi chęć skorzystać, nie musi
wychodzić z pokoju, jeżeli ma problemy z przemieszczaniem się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Może by jeszcze odczytać to. No dobra. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że... Przepraszam. Pan Maciej Wojciechowski przeczyta jeszcze tą uchwałę. Piernik. Na samym końcu od niechcenia. Uchwała Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Uchwala się, co następuje. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Olsztyna. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt drugi. Uchwała podległa ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Punkt trzeci. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy Wolsztyn. Proszę o, przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, wracamy teraz do tego punktu 11, który został przesunięty właśnie w to miejsce. Poproszę o pana Tomiaka. Poproszę o informację pana przewodniczącego Komisji Budżetowej, pana Tomiaka. Dziękuję, pani przewodnicząca. Wysoka Rado, jak państwo zapewne wiecie, w przerwie pan burmistrz spotkał się z sołtysami w celu omówienia Funduszu Sołeckiego, wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego z budżetu. Pan burmistrz zaproponował sołtysom wyodrębnienie tego funduszu z budżetu na 2015 rok. Niemniej jednak w dyskusji sołtysi jednak opowiedzieli się za utrzymaniem obecnej formy Funduszu Sołeckiego, który został opracowany już parę lat wcześniej, jest zdecydowanie bardziej elastyczny aniżeli ten, który zakłada projekt niniejszej uchwały. W związku z tym prosiłbym Wysoką Radę, aby jednak uszanować decyzję sołtysów, która została przyjęta jednogłośnie za tym, żeby jednak nie wyodrębniać jeszcze przynajmniej na rok 2015 Funduszu Sołeckiego, a tą decyzję pozostawić już następnym radom. Dziękuję bardzo. Panie Tomku, ja może jeszcze też poproszę o opinię całej komisji, bo to też u was na komisji było analizowane, prawda? Nie? Tak, znaczy na poprzedniej komisji myśmy głosowali tak. Dobrze, dobrze. Myślę, że tutaj może pan burmistrz jeszcze ewentualnie jakby chciał dopowiedzieć jakby skutki za i przeciw. Niemniej jednak no ja tutaj proszę Wysoką Radę, żeby uszanować decyzję sołtysów. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby w tej sprawie? Nie. W takim razie, proszę Państwa, to uchwała Rady Miejskiej będzie brzmiała tak. W sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Na podstawie wymienionych artykułów, co następuje, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Olsztynie nie wyraża zgody na wyodrębnienie środków stanowiących Fundusz Sołecki w budżecie gminy dotyczącym 2015 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Olsztyna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak będzie brzmiało. W takim razie, proszę Państwa, przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, przystępujemy do punktu podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg. I tutaj muszę powiedzieć tak, że po prostu no, dwie skargi zostały ujęte w jednej uchwale, ale zmieniliśmy i tak macie Państwo w dokumentach, ale po przeanalizowaniu
ustaliliśmy, że są dwie skargi, czyli będą dwie uchwały, bo właściwie te dwie skargi dotyczą prawie tej samej sprawy, tylko z małą różnicą, ponieważ są z różną datą i z różną różnicą i trochę z pewną różnicą, dlatego podejmiemy dwie uchwały. Może tak, pierwsza, jedna skarga wpłynęła 14 lutego, druga skarga wpłynęła 17 lutego. Pierwsza skarga na bezczynność burmistrza w Olsztynie pana Andrzeja Rogozińskiego z wnioskiem o ukaranie. I tutaj chodziło o po prostu ukaranie. No musiałabym cofnąć się do stycznia, bo tutaj te skargi dotyczą tej sprawy bezczynności pana burmistrza, który po prostu nie przesłał spraw do załatwienia do mnie i do Rady Miejskiej, którymi właściwie powinien on się zająć. I tutaj jest w tej pierwszej skardze jeszcze wymieniona pani sekretarz, która powinna też być ukarana, ponieważ zachowała się nieodpowiednio. Jak do tego tematu tutaj podeszliśmy? Skargę z 14 lutego na bezczynność burmistrza w Olsztynie pana Andrzeja Rogozińskiego z wnioskiem o ukaranie omówiono też na Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej 11 marca 2014 roku. Skarżący uzasadnia tym, że burmistrz jego skargę z dnia 10 stycznia nie przesłał do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Olsztynie. I pan Józef pismo powyższe zatytułował tak: skarga na burmistrza w Olsztynie pana Andrzeja Rogozińskiego. Ale z treści wynikało, że składa wniosek o dyscyplinarne ukaranie pani Sitkowskiej, natomiast w ogóle nie wskazał, jakiego uchybienia dopuścił się burmistrz. Kierując się więc dyrektywą artykułu 222 KPA, i tutaj proszę państwa, tutaj przeczytam może to. No to może to, jeśli ktoś będzie chciał, to przeczytam. Uznano pismo pana Józefa Kubika za wniosek, a nie skargę i przekazano burmistrzowi do rozpatrzenia według właściwości. Wniosek został rozpoznany, a pan Kubik otrzymał pisemną informację o sposobie załatwienia tej sprawy. W tych okolicznościach skargę z dnia 14 lutego uznano za bezzasadną. Poza tym okoliczność, że skarga została przekazana do załatwienia pani Hannie Sitkowskiej jako sekretarzowi gminy, też jest bez znaczenia dla sprawy, bowiem pani Hanna Sitkowska prowadzi jedynie jako sekretarz zgodnie z zakresem czynności rejestr skarg, a nie załatwiała tym samym skargi sama na siebie, ponieważ skargę tę rozpoznał pan burmistrz w Olsztynie. Tak wyglądała ta sprawa. Może ja poproszę też jeszcze do wypowiedzenia się na ten temat pana przewodniczącego Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, ponieważ ta skarga była tutaj rozpatrywana na tej komisji. Ja protestuję, pani przewodnicząca. Pani udaje, że pani nie słyszy. Ja to wszystko słyszę. Ja jeszcze potem dokładnie, ja tutaj może po... Tak. Mam uwagę, żeby na przyszłość, jeżeli będą skargi, były załączone opinie pana mecenasa. Dziękuję. Bo tutaj, chciałabym jeszcze tutaj dopowiedzieć. Wracając do tego artykułu, o którym tutaj mówiłam, że artykuł 222 KPA stwierdza w ten sposób. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma. Czyli może być napisane skarga, ale w rzeczywistości to pismo skargą w ogóle nie jest. I kierując się właśnie taką dyrektywą, to pismo Józefa Kubika z dnia 10 stycznia oraz pismo z dnia 13 stycznia
uznano nie jako skargi na burmistrza, ale jako wnioski o ukaranie podległych panu burmistrzowi pracowników za wskazane w uzasadnieniach rzekome uchybienia i przekazano właśnie 16 stycznia do wykonania panu burmistrzowi według właściwości. Pan Kubik został został odpowiednim pismem o tym powiadomiony. Okoliczność, że każde właśnie z tych skarg, jedna i druga, była zatytułowana skarga na burmistrza Wolsztyna, nie mogła stanowić o uznaniu tych pism za skargi na pana burmistrza, gdyż nie zawierały żadnego wskazania, na czym miałyby polegać jego osobiste uchybienia, które by uzasadniały podstawę do złożenia skargi na niego. W tej sytuacji nawet, gdy całe uzasadnienia dotyczyły wyłącznie postępowania podwładnych pana burmistrza. Myślę też, że bezpodstawne są takie wnioski, by Rada Miejska zobowiązała burmistrza do wyegzekwowania od podległych mu urzędników bezwzględnego przestrzegania prawa i ukarania dyscyplinarnego winnych niedopełnienia obowiązków, gdyż my jako Rada Miejska nie mamy takich kompetencji prawnych. I w związku z tym uważam, że złożone ostatnio skargi na pana burmistrza 14 lutego i 17 lutego zarzucające mu bezczynność zawierają wnioski o ukaranie burmistrza w związku z tą bezczynnością, ale bezczynności tutaj nie było, bo bezczynność miałaby polegać na tym, że skoro przekazano mu według właściwości skargi do wykonania na siebie, to w terminie 7 dni miał przekazać je Radzie Miejskiej jako organowi właściwego, a tego nie uczynił. Ale takie mnie się wydaje, nie, myślę, że mam w tym wypadku rację, że pan Kubik już w tej chwili traci kontrolę nad skargami kierowanymi do Rady Miejskiej. Gdyż otrzymał pismo 16 stycznia przekazujące burmistrzowi według właściwości obie skargi na podległych urzędników, skargi te zostały przez burmistrza rozpatrzone i o wyniku i stanowisku pana burmistrza Kubik również został powiadomiony odrębnym pismem 14 lutego. Ja myślę, że tę sprawę myśmy tutaj wyjaśnili. Teraz jeśli chodzi o następną sprawę z 17 lutego, to jest właściwie ta sama skarga, tylko mówiłam, że one się prawie różnią, bo ona tutaj już nie wymienia urzędnika, tylko pisze o ukaranie pana burmistrza na bezczynność z wnioskiem o ukaranie. I właściwie dotyczy tego samego, nie przekazania tych spraw. I tutaj no, myślę, że to uzasadnienie jest też tutaj już dokładnie wytłumaczyłam, ale no, przeczytam też jeszcze dodatkowo wyjaśnienie, uzasadnienie do tej uchwały. Skargę z dnia 17 lutego 2014 roku pana Józefa Kubika na bezczynność burmistrza Wolsztyna, pana Andrzeja Rogozińskiego z wnioskiem o ukaranie rozpatrywano też na posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Zdrowia, Spraw Społecznych 11 marca 2014 roku i uznano ją za bezzasadną, albowiem przekazując skargę na burmistrza z 13 stycznia do burmistrza uznano, że jest to skarga na pracowników urzędu z wnioskiem o ich ukaranie, a nie na burmistrza. Tutaj się powtarzam, no ale niestety tak to tutaj wynika, co wynikało także z treści protokołu posiedzenia Komisji Porządku Publicznego Bezpieczeństwa z dnia 14 stycznia. W piśmie z dnia 13 stycznia 2014 roku pan Kubik domaga się, by burmistrz Andrzej Rogoziński ukarał dyscyplinarnie podległych mu pracowników i tylko tej kwestii dotyczy uzasadnienie tego pisma skarżącego. A zatem skoro karanie pracowników należy do kompetencji pana burmistrza, przekazano pismo panu burmistrzowi do rozpatrzenia, o czym skarżący też został poinformowany. Teraz się powtarzam, ale uzasadnienia właśnie są takie, bo inaczej nie da rady tego uzasadnić. Proszę państwa, skoro myśmy podjęli tutaj dwie uchwały, mówiłam, że one się trochę, właściwie są prawie takie same, ale trochę się różnią i datą i tutaj tym po prostu wskazaniem na jedną z osób, to przegłosujemy oddzielnie. Przegłosujemy w takim razie pierwszą uchwałę. Pani proszę bardzo. Proszę o głos. Dziękuję. Wysoka Rado, obydwie skargi są proste, oczywiste i całe to zamieszanie, które się w tej chwili odbywa, jest niepotrzebne.
Skarga dotyczy bezczynności burmistrza. W związku z tym, że nie przekazał skargi w ciągu 7 dni, tak jak KPA przewiduje, właściwemu organowi. I w związku z tym skarżący domaga się o ukaranie winnego. I wszystko. Także to jest na pewno skarga. To, co pani przewodnicząca tutaj nam próbuje wmówić, że to nie jest skarga, tylko wniosek, to jest nieprawda. To jest skarga i w związku ze stwierdzonym tutaj naruszeniem przepisów polegającym na bezczynności, on żąda dodatkowo o ukaranie burmistrza. I to wszystko, co pani odczytała jako uzasadnienie, to jest manipulacja tylko. I tutaj no, ja nie widzę problemu, bo to się zdarzyć może. Burmistrz po nocach nie śpi, na urlopy z urlopów nie korzysta, no może błąd popełnić. Mógł być nieobecny z takich czy innych względów i różnie to bywa. I należy powiedzieć sorry, no rzeczywiście ma pan rację, a nie twierdzić, że to jest bezzasadne, no kiedy sprawa jest oczywista. Tak jak w arytmetyce, dodać dwa razy zawsze cztery. I tutaj kodeks mówi wyraźnie, siedem dni i tego, i pozamiatane, no nie, bezczynność, no. I jeżeli sprawa trafi do sądu, to będzie sprawa oczywista. I znowu wyjdziemy na osoby niekompetentne. O pierwszej kadencji mówi, jak w tym wywiadzie, kto czytał, o pierwszej kadencji Rady mówi się, że wybrańcy, a u nas mówią, że popaprańcy, no bo oczywiste... A no wiadomo, czyja wina. Wiadomo, czy kto ma większość i kto tak proceduje uchwały i tak interpretuje przepisy. Wiadomo, że mój głos nie będzie uwzględniony, że dalej będziemy brnąć w taki ślepy zaułek, no ale trudno. Jeżeli ktoś chce mieć kłopoty na życzenie, no to będzie miał. Dziękuję. Zwykle pan Janik, mimo że tak starałam się bardzo szczegółowo i dokładnie to wyjaśnić i uzasadnić, pan Janik niewiele z tego zrozumiał. Statut miasta gminy Wolsztyn w paragrafie 67 stwierdza, statut panie Janik, rozpatrywanie i załatwianie skarg odbywa się zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego w artykule 222 zawiera taką zasadę, cytuję, o tym czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma. A więc kierując się tą zasadą, po uzyskaniu aprobującej Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Zdrowia przekazałam obie skargi według właściwości panu burmistrzowi Andrzejowi Rogozińskiemu do wykonania. Dlatego, gdyż obie zawierały wnioski o dyscyplinarne ukaranie jego pracowników, podległych mu ich pracowników, a wszystkie uzasadnienia w tych skargach wskazywały na fakty, które uzasadniały zasadność wniosków o zastosowanie takich kar wobec podległych pracowników. Podjęłam taką decyzję, gdyż same gołosłowne tytuły pana Kubika, skarga na burmistrza Wolsztyna, pana Andrzeja Rogozińskiego, stanowiły formę nie pozostającą w związku z treścią tych pism. I myślę, że to jest bardzo jasne, jak dwa dodać dwa, no ale trudno, nie będziemy na ten temat dyskutować. To jest panie przewodniczący. Może tutaj jeszcze w związku z... No dobra, to może tak, najpierw przegłosujemy, a ja jeszcze potem w związku tutaj ustosunkuję się do sprawy, którą chciałam przedstawić w informacjach, ale może już od razu się za chwilę. Pismo wojewody, panie. Proszę, no właśnie, tak, bo ja widzę, że pana to interesuje, panu za chwilę wszystko wytłumaczę. Ja dostałem do wiadomości. Tak, bo wszystkie pisma, które pan Kubik tutaj przekazuje, są do wiadomości pana, ja się nie dziwię, ale może byście się tak spotkali razem i postanowili dobrze czytać przepisy prawne. To wtedy by mnie to satysfakcjonowało i mielibyśmy mniej pracy. Proszę państwa, przystąpimy do
przystąpimy do rozpatrzenia skargi. Proszę, panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, ja tutaj nie chcę już po raz kolejny w tym dniu używać mocnych słów, ale myślę, że tutaj panu radnemu Janikowi chyba mieszają się już niektóre skargi ze sobą. Bo jeżeli pan Janik mówi, że skarga na bezczynność burmistrza jest zasadna, to ja muszę tutaj w dwóch zdaniach powiedzieć, o czym my mówimy. Wpłynęła skarga do przewodniczącej rady, teoretycznie na mnie, ale tak naprawdę z wnioskiem o ukaranie pani sekretarz i mojej zastępczyni. Przepraszam, za wszystko pan odpowiada, proszę, w tym bałaganie, panie. Ale proszę, proszę mi pozwolić dokończyć. Pani przewodnicząca, tak jak powiedziała, uznała, że tą skargę, również po zaopiniowaniu przez komisję, że tą skargę powinienem ja rozpatrzyć w stosunku do podległych mi pracowników. I można powiedzieć, że bez jakiejkolwiek zbędnej zwłoki, w momencie kiedy ja to dostałem od pani przewodniczącej, przeprowadziłem postępowanie wyjaśniające i sprawa została rozstrzygnięta, o czym poinformowałem panią przewodniczącą. To bardzo bym prosił, jeżeli pan może, wytłumaczyć mi, w którym momencie popełniłem grzech, który nazywany jest moją bezczynnością. To pan się ma tłumaczyć, panie burmistrzu. A z samej skargi, no takie mamy prawa jako radni. Natomiast w samych skargach jest to nawet podkreślone, na czym polega błąd, na czym polega bezczynność. I wszystko. Proszę bardzo. Panie Janik, nie wiem, czy pan zauważył, że my nie mamy skarg, tylko cały czas skargę od jednej i tej samej osoby. Na 24 tysiące mieszkańców jedna osoba ma problem. Panie radny. Cały czas ma problem. Panie radny, a ja proponuję, i to całkiem poważnie, mogę skończyć? Ustanowić taką dyplom uznania dla osób, które mają szczególne zasługi dla budowania demokracji lokalnej. Czyli pan Kubik. No może być. No, niech zacznie. Ja do tego pana mam inną propozycję, żeby część swojego czasu, nie cały czas, część swojego czasu, który poświęca na pisanie skarg, bo on nie tylko pisze na naszą gminę, żeby była jasność, on nie pisze na naszą gminę, on pisze na gminę Ościenne, na gminę Swarzędz, na wszystkie pozostałe. I tak jak pan kiedyś powiedział, że w ministerstwie nas znają. Tak, znają nas. Tak, a szczególnie jego. Znają. I jak widzę to pismo, to idą je czytać, wie pan gdzie? Tam, gdzie pisze na drzwiach. I teraz jeszcze coś panu powiem. Gdyby część swojego czasu poświęcił na, które pisze skargi, oczywiście na całą Polskę, na cały świat. On ma cały czas problem jakiś. Jego ojciec miał taki sam problem. Szedł do fryzjera, albo słońce świeciło przez szybę, albo muzyka za głośno grała, albo woda była, albo woda była za ciepła, albo za zimna. On ma taki sam problem. Więc powiem panu tak. Jeśli część tego czasu poświęci na zbieranie surowców wtórnych... Ale to nie do mnie te... Ale do niego, on to słyszy, on to widzi. No dobrze. No, jeśli część swojego czasu poświęci na zbieranie surowców wtórnych, ja nie mówię, że w śmietniku ma grzewać, ale na zbieranie surowców wtórnych, to będzie miał pieniądze na zapłacenie czynszu. Pani przewodnicząca, proszę poddać to pod głosowanie, bo to... I będzie problem. Nie na miejscu uwagi. No, proszę państwa. Nie godzi się radnemu tak zachowywać. Proszę państwa, przegłosujemy. Uchwała Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. Na podstawie wymienionych artykułów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Olsztynie uznaje się skargę pana Józefa Kubika z dnia 14 lutego 2014 roku na bezczynność burmistrza Olsztyna pana Andrzeja Rogozińskiego z wnioskiem o ukaranie za bezzasadną. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Miejskiej w Olsztynie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę państwa, głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przepraszam, z 20 głosami za, jeden głos przeciwny. I teraz od razu przegłosujemy drugą uchwałę, ponieważ już została wyjaśniona.
w sprawie rozpatrzenia skargi na podstawie wymienionych artykułów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Olsztynie uznaje się skargę pana Józefa Kubika z dnia 17 lutego 2014 roku na bezczynność burmistrza Olsztyna pana Andrzeja Rogozińskiego z wnioskiem o ukaranie za bezzasadną. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Miejskiej w Olsztynie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przegłosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 20 osób jest za przyjęciem uchwały i jedna osoba jest przeciwna. Proszę państwa, mam jeszcze jedną skargę jedną skargę pana Kubika, która została przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Potem drogą normalną wróciła do pana wojewody i do nas z powrotem, ale to za chwilę, ponieważ ta sprawa, o której teraz powiem, wiąże się z tymi dwoma skargami, to ja postaram sobie teraz, nie czekając na punkt informacji i wolne wnioski, odpowiedzieć teraz na zarzut, który pan Janik tutaj rano na początku naszego posiedzenia zaraz mi tutaj przedstawiał i zaraz chciał mnie odwołać z pełnionej funkcji. W związku z tymi skargami, proszę państwa, to znaczy z niezadowoleniem pana Kubika załatwienia tych spraw, pan Kubik zwrócił się do pana wojewody wielkopolskiego ze skargą 18 lutego 2014 roku na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, na nieodpowiednie funkcjonowanie Urzędu Miejskiego Rady Miejskiej w Olsztynie. I tutaj otrzymał od pana wojewody pismo, w którym pan wojewoda się ustosunkował do tych obu skarg z 10 stycznia i z 13 stycznia, ale tutaj w jednym ze zdań stwierdził, że w trybie rozpatrzenia skarg powinno kierować się statutem gminy Olsztyn, a mianowicie zgodnie z paragrafem statutu od 66 do 70. Jak państwo wiecie, ten paragraf w naszym statucie jest taki paragraf rozpatrzenie skarg. I to rozpatrzenie skarg właśnie rozpoczyna się od paragrafu 66, a kończy się na 70. I to mówi o tym, że skargi, które wpływają, to powinny być rozpatrywane zgodnie z procedurą na komisji, a potem z komisji na sesję powinny być przekazywane. Z tym, że muszę tutaj zaznaczyć, że artykuł 19 ustęp 2 ustawy z dnia 8 marca 90 roku z późniejszymi zmianami o samorządzie gminnym mówi, że zadaniem przewodniczącego rady jest organizowanie pracy rady. To samo potwierdził też statut w paragrafie 23 ustęp 1. A do obowiązków przewodniczącego należy kierowanie pod obrady rady między innymi projektów uchwał, skarg, wszelkich innych dokumentów dotyczących spraw, którymi zajmowanie się należy do kompetencji rady. I w związku z tym ja muszę oceniać materiały, które wpływają na adres rady i w sytuacjach, gdy rada nie jest właściwa, kierować je do właściwego organu albo do instytucji, co niestety w przypadku tych dwóch skarg zrobiłam. I tutaj pan Kubik napisał w związku z tymi dwoma skargami, tak jak już powiedziałam, skargę do wojewody, a ponieważ pan wojewoda tutaj uważał i słusznie zresztą uważał, że skargi należy rozpatrywać według poszczególnych tych punktów, które wymieniłam z statutu gminy, te skargi, no to pan Kubik napisał skargę tym razem na mnie. Skarga na przewodniczącą Rady Miejskiej w Olsztynie, panią Bogusławę Tuchocką, za rażące naruszenie prawa. Uzasadnienie. Do dzisiejszego dnia moje skargi na burmistrza Olsztyna z 10 stycznia i 13 stycznia nie zostały rozpatrzone przez Radę Miejską Olsztyna z winy pani Bogusławy Tuchockiej, co jest rażącym naruszeniem KPA, ustawy o samorządzie gminnym, a przede wszystkim statutu gminy Olsztyn. Dowód, pismo pana wojewody KN1
1410, 23, 2014, 14, z 2014, 03, 2000, załącznik 1, powołując się na pismo pana wojewody. Ja już na początku się ustosunkowałam do tego i powiedziałam, że moim, co jest zadaniem przewodniczącego rady. Ale w związku z tym postanowiłam napisać sama pismo do pana wojewody wielkopolskiego. W dniu 17 marca 2014 roku do Rady Miejskiej w Olsztynie wpłynęło pismo Józefa Kubika zatytułowane Skarga na przewodniczącą Rady Miejskiej w Olsztynie panią Bogusławę Tuchocką za rażące naruszenie prawa, którą w załączeniu przesyłam. Pan Józef Kubik jako dowód tego rażącego naruszenia prawa powołał pismo pana wojewody wielkopolskiego i tak dalej, załączając je do swojej skargi. Po zapoznaniu się z tym pismem uznałam za stosowne wyjaśnienie panu wojewodzie, w oparciu o jakie przepisy prawa uznałam swoje kompetencje do podjęcia decyzji w sprawie pism Józefa Kubika oraz uznania, że ze względu na ich treść są one de facto wnioskami o ukaranie urzędników podległych burmistrzowi Wolsztyna Andrzejowi Rogozińskiemu. Decyzję tę poprzedziła aprobująca opinia Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Olsztynie. Artykuł 19 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że zadaniem przewodniczącego rady jest organizowanie pracy rady. To samo stwierdza statut w paragrafie 23, a do niekwestionowanych w tym zakresie obowiązków przewodniczącego należy kierowanie pod obrady między innymi projektów uchwał, skarg, etc. Przewodniczący zatem musi oceniać materiały, które wpływają na adres rady i w sytuacjach, gdy rada nie jest właściwa, kierować je do właściwego organu lub instytucji. Statut gminy Wolsztyn w paragrafie 67 stwierdza, że rozpatrywanie i załatwianie skarg odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postanowienia Administracyjnego. Natomiast Kodeks Postępowania Administracyjnego w artykule 222 zawiera zasady o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem. Decyduje treść pisma, a nie jego forma. Kierując się tą dyrektywą, przekazałam skargi Józefa Kubika z dnia 13 i 10 stycznia według właściwości panu burmistrzowi, gdyż obie zawierały wnioski o dyscyplinarne ukaranie podległych mu urzędników. Ich uzasadnienia wskazywały wyłącznie na fakty, które według autora uzasadniały zasadność wniosków o zastosowanie takich kar. Uznałam, że same gołosłowne tytuły pism, skarga na burmistrza Wolsztyna pana Andrzeja Rogozińskiego, bez jakiegokolwiek uzasadnienia stanowiły formę niepozostającą w związku z ich treścią. Zauważyć należy, że przełożony nie może kontrolować i odpowiadać za wszelkie zachowania podwładnych, nawet gdyby były one niewłaściwe. Odnośnie zaś skargi pana Józefa Kubika na moją osobę byłabym wdzięczna za wyrażenie stanowiska pana wojewody, gdyż zgodnie z treścią artykułu 229 punkt 3 KPA Rada Gminy jest organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności tylko burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Takie samo stanowisko zawiera paragraf 68 Statutu Gminy Wolsztyn. Natomiast organy nadzoru mogą ingerować w działania oraz wobec decyzji organów samorządu gminnego, a takimi są zgodnie z treścią artykuł 11a ustęp 1 ustawie o samorządzie gminnym tylko Rada Gminy i Wójt. Pozostaje więc pytanie, czy ja w ogóle powinnam, czy mogę być ukarana, bo powiem jeszcze, dodam, że Kodeks Postępowania Administracyjnego nie upoważnia do rozpatrywania skarg na członków Rady, a ja też jestem członkiem Rady. Nawet uważam, że takim organom jak wojewoda, gdyż artykuł 87 ustawy o samorządzie gminnym brzmi w ten sposób. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami. A ustawa stanowi, że organy nadzoru mogą ingerować w działania oraz wobec decyzji organów samorządu gminnego, a także zgodnie z treścią tego artykułu, który panu przeczytałam. Zatem instytucja skargi nie dotyczy pojedynczych radnych, bez względu na to, jaką pełnią funkcję w Radzie. To jest takie wytłumaczenie. A teraz, proszę państwa, istnieje następna skarga pana Kubika. Ja chciałem tutaj dopowiedzieć. Muszę tutaj w związku z tym wrócić
do sesji styczniowej z dnia 29 stycznia. To była skarga pana Kubika, która dotyczyła informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. I powiem tak, że tą skargę uznaliśmy również za bezzasadną. I to państwo przyjęliście w głosowaniu, nie pamiętam, jednomyślnym czy wstrzymałem. Tak. I powiem tak, że tego samego dnia, kiedy odbywała się sesja, pani wiceburmistrz podała do wiadomości, że pan wojewoda na podstawie skargi, którą pan Kubik przesłał do Ministerstwa Edukacji Narodowej, przesłał również do pana wojewody skargę na nieodpowiednie po prostu, no nie mogę tutaj znaleźć, skargę, przesłał tą samą skargę, identyczną skargę o identycznej treści przesłał do rozpatrzenia tutaj naszej Radzie Miejskiej. W związku z tym uważam i teraz przeczytam uzasadnienie, jakie tutaj do tej skargi w związku z tym należałoby podjąć, ponieważ skarga jest identyczna, dotyczy tych samych, są słowa te same, identyczne zdania i jest napisana identycznie. Czyli właściwie to jest skarga, którą już myśmy podjęli 29 stycznia. W dniu, i pan Kubik został o tym teraz poinformowany, w dniu 29 stycznia 2014 roku wojewoda wielkopolski przekazał Radzie Miejskiej w Olsztynie według właściwości pana skargę z 13 stycznia na postępowanie burmistrza w Olsztynie skierowaną do ministra edukacji narodowej. Skarga ta zawiera identyczną treść, co skarga uznana za bezzasadną uchwałą Rady Miejskiej numer 36 przez 312 przez 2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku. Zgodnie z treścią artykułu 239 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku, w przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego. Tak brzmi artykuł 239. Kierując się powyższą normą prawną, chciałam teraz państwa jeszcze raz zapytać, czy podtrzymujecie państwo swoje stanowisko w tej skardze wyrażone w uchwale z dnia 29 stycznia 2014 roku. To znaczy, że tą skargę uznaliśmy za bezzasadną, czy podtrzymujemy, że dalej jest bezzasadna. Proszę państwa, poproszę o przegłosowanie. Kto jest za podtrzymaniem stanowiska w związku ze skargą w uchwale numer 36 z dnia 29 stycznia 2014 roku. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, panie, że podtrzymaliśmy takie stanowisko. W wyniku głosowania 20 osób podtrzymuje, jedna osoba jest przeciwna. Czyli skargę przyjmujemy, nie musimy nawet zawiadamiać pana Kubika o tym, w jaki sposób myśmy tą skargę rozpatrzyli. Proszę państwa, to ja bym miała tyle. Przejdziemy teraz do następnego punktu. Co? Macie ten porządek dobry? Przejdziemy w takim razie teraz do następnego punktu. Nie było interpelacji, czyli punkt pomijamy. Jesteśmy w punkcie zapytania radnych. Proszę bardzo, kto z państwa ma pytanie? Proszę, pan Janik. Dziękuję. Mam pytania do pana burmistrza. Mianowicie mieszkańcy pytają w trybie artykułu 23, ile pan burmistrz ma jeszcze zaległego urlopu i łącznie do wykorzystania do końca kadencji. I w związku z tym pytaniem również pytanie w sytuacji, gdy premier naszego kraju
straszy nas, że dzieci mogą nie iść 1 września do szkoły z wiadomych względów, że może nasze, znowu Armia Czerwona nas wyzwalać. Czy w związku z tym pan burmistrz będzie kandydował w wyborach najbliższych 16 listopada na kolejną kadencję? Następnie pytanie do pani wiceburmistrz. Co z ulicą Justynki? Jakie są postępy? Jestem zobowiązany, żeby na każdej sesji o to panią pytać. Jakie są postępy? Jaki harmonogram? Jakie terminy? I do pani skarbnik pytanie o stanie zadłużenia gminy na dzień i jak jest przygotowanie wniosków w sprawie dofinansowania ze środków unijnych w tej nowej, obecnej, zaczynającej się perspektywie finansowej Unii Europejskiej. I dziękuję, to bym prosił tak na te pytania. Proszę pani wiceburmistrz. Muszę odpowiedzieć w takim samym tonie żartobliwym jak pan Antoni. Nie znam takiej ulicy. To proszę zadawać w ten sposób pytania, bo nie ma ulicy Justynki w tym mieście. Bo nie ma ulicy Justynki w tym mieście. Wie pan, żarty żartami, ale są pewne granice pana żartów. Pan takie telefony wykonuje do pracowników i mówi pan o ulicy Justynki. Nie ma takiej ulicy w Wolsztynie ani na całej ziemi wolsztyńskiej. Jeszcze nie zasłużyłam na... Panie radny Janik, dostał pan bardzo szczegółowe odpowiedzi w tym temacie. Przypomnę, że już woda jest doprowadzona na tej działce. Woda już jest doprowadzona i już można się z drugiego szeregu zabudowy podłączyć do wody, a kanalizacja będzie wykonana, jak wykona kanalizację właściciel sąsiednich działek. I pan dobrze o tym wie, że ta kanalizacja będzie możliwa. Pan prezes Ganowicz już to panu wyjaśniał, ja wyjaśniałam, a pan ciągle wraca. Nie wiem, czego pan jeszcze na ten moment oczekuje. Inwestor z Karbonka zakończył ten proces inwestycyjny, jest wpięty do instalacji ciśnieniowej, kanalizacyjnej. Jest podłączona, w tej chwili na ten moment jest wykonana sieć wodociągowa. Kanalizacyjna dopiero będzie robiona. No jest zrobiona już. Nie, tylko ciśnieniowo jest podłączony, a nie ma całej reszty, do której można się włączyć. A poza tym, panie radny Janik, pan prezes Ganowicz, tak jak informowaliśmy, tym tematem zajmie się pan prezes Ganowicz. Pan prezes Ganowicz na ostatniej sesji panu to wyjaśniał. Kiedy będzie co robione, więc proszę nie nawracać ciągle do tego samego. Nie wiem, czego pan jeszcze oczekuje. Będę wracał, aż zostanie sprawa załatwiona. Ale czego, a co ma być załatwione? Co ma być załatwione jeszcze? Co konkretnie? Pani słucha, co ja mówię, a mianowicie, że ten inwestor z Karbonka wykonał ten zakres, który miał wykonać, a więc jest instalacja kanalizacyjna na jego terenie, łącznie z przepompownią, do której zaraz po zakończeniu tych prac miał się podpiąć pan Ganowicz z tą odnogą na tą działkę, na drogę oznaczoną numerem działki 413/3, o której cały czas mówimy. Proszę pana, pan Ganowicz powiedział, że wykona niezbędne prace kanalizacyjne wtedy, jeżeli to będzie uzasadnione również ekonomicznie. Na dzień dzisiejszy jest tam jedna działka zabudowana. Pozostałe są już podłączone do istniejących sieci. Nieprawda, nie są podłączone, bo tak jak chociażby Józef Nowak od 35 lat musi korzystać z prowizorek. Następny Szambo, obecny, który oddał obiekt do użytku, już mieszka, też musiał Szambo zainstalować. I przy okazji my ciągle mamy decyzje lokalizacyjne z zaznaczeniem, że woda ze studni głębinowej, a ścieki do Szamba. Tenże ostatni inwestor wiercił 180 metrów i wody nie ma. I wody nie ma. Jezioro. A co to jezioro? Chodzi o wody głębinowe.
podskórne uciekły poprzez rów opaskowy do jeziora, a głębinowych nie ma. I takie macie państwo urzędnicy rozeznanie i tak są koordynowane prace. Nie ma zainteresowania. Sprawy się same załatwiają. Tak do tej pory to odbyło. No. Także pani burmistrz, będziemy wracać do tego. Nie ma innego wyjścia. No. To nie do pana pytanie było. No ale już teraz pani wiceburmistrz odpowiedziała. Proszę bardzo, pan Zembrowski. Ale ja bym prosił, żeby pan burmistrz też odpowiedział, pan skarbnik. To jest w moim zapytaniu, proszę to. Nie, no ja, na moje pytanie, a później będziecie do wieczora sobie siedzieć i pogaduszki urządzać. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja kieruję swoje pytanie, również takie same, do pana Antoniego Janika. Kiedy pan zmieni poprawność swojego myślenia? Kiedy? Dziękuję. Już odpowiadam. Co do poprawności mojego myślenia, nie ma żadnych zastrzeżeń. I jeżeli, no dobrze, jeżeli się panu coś to nie podoba, no to z pana myśleniem jest coś nie tak. Mieliśmy dzisiaj okazję, jak potrafi pan zamieszać, ale to marksiści tak potrafią, potrafili zawsze, nie? Zamieszać i plewy tłuc przez godzinę, plewy tłuc, a ziarno pszeniczne było marnotrawione. Ja bym prosił pana burmistrza i panią skarbnik o odpowiedź na zadane pytania. Proszę panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, nie zrozumiałem drugiego pytania i nie zamierzam się do tych wywodów odnośnie premiera i nie pójście dzieci. Pytanie było, czy będzie pan kandydował. Do szkoły ustosunkowywać, bo nie wiem, o co panu radnemu chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli w następnej kadencji na trudne czasy dobrego burmistrza. Nie, to nie jest takie oczywiste. Na pewno będziecie państwo mieli. Szanowni państwo, obowiązuje w przypadku ordynacji wyborczej kalendarz wyborczy i w odpowiednich terminach na pewno podejmę odpowiednie decyzje. Natomiast jeżeli chodzi o mój urlop, chcę państwa zapewnić i to powtarzam po raz kolejny, że jeżeli chodzi o urlop przysługujący mi w tym roku, wykorzystam go na pewno w 100%, zresztą już część go wykorzystałem. Natomiast jeżeli chodzi o zaległości, to w miarę możliwości wykorzystam go jak najwięcej i staram się to robić pomimo naprawdę zagęszczenia bardzo wielu wydarzeń, które tutaj się dzieją. Natomiast co do ilości już tak wielokrotnie na ten temat odpowiadałem, że chyba wiedza jest wystarczająca. A przypominanie tego tematu myślę, że służy tylko celom wiadomym panu Janikowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik. Ja, proszę państwa, przedstawiałam zmiany do budżetu we wcześniejszych punktach i mówiłam również o wieloletniej prognozie finansowej. Nie wspominałam nic o zadłużeniu. Z tego wniosek, że zadłużenie jest takie, jakie w projekcie budżetu na 2014 rok i z uchwały naszej, jak się wejrzy w wieloletnią prognozę finansową na stronę 9, kolumnę 6, wynika, że jest to kwota 31 710 700 zł. Plus obsługa. To jest prognozowane. Plus obsługa. Tak, proszę? Plus obsługa kredytu. Do wyliczenia wskaźników wszystkich się bierze same zadłużenie bez obsługi. Obsługa jest zapisana 1 300 000. Także to jest w odrębnej zupełnie rubryce. Zadłużenie to jest, się wykazuje bez odsetek, bo odsetki się zmieniają. Wiadomo, zmienia się stopa redyskonta, zmienia się WIBOR. Także tu się tego nie uwzględnia. Bierze się czysty tylko kredyt bez żadnych odsetek. Jak mówiłam, jest to kwota prognozowana. Wiadomo, że w ciągu roku my otrzymujemy dodatkowe środki. Jeżeli mamy coś zapisane w 100% po stronie wydatków, to my w ciągu roku wiadomo, że ten deficyt zmniejszamy, a tym samym zmniejszamy nasze zadłużenie. Już jak tu przedstawiałam, wprowadziłam 1 800 000 zł na budowę obwodnicy, 1 500 000 zł na obsługę przedszkoli i żeśmy zaznaczyli, że jeżeli będą nowe inwestycje, to z tych środków weźmiemy, pozostałe środki pójdą na zmniejszenie deficytu. Mówię, to jest dopiero początek roku, pierwszy kwartał się kończy. Także do końca roku jeszcze się może dużo zdarzyć i ten deficyt spaść bardzo. Proszę sobie przypomnieć, w ubiegłym roku żeśmy zakładali
ja mówię o 2013, na początku żeśmy brali pod uwagę wzięcie kredytów na kwotę 11 prawie milionów złotych. Ile żeśmy wzięli do końca roku? 1 900 000. Więc mówię, w ciągu roku sytuacja nasza się zmienia diametralnie. Nigdy nie jest tak, że my ten deficyt pogłębiamy, tylko zawsze staramy się o to, żeby dostać dodatkowe środki, deficyt zmniejszyć i zupełnie on inaczej wygląda na koniec roku niż na początku roku. A jeszcze, jeżeli ktoś sobie przejrzy nasze wieloletnie prognozy finansowe z lat poprzednich, to zauważy, że od 2010 ten deficyt, zadłużenie nasze, system, mimo że bierzemy jakieś kredyty, to zadłużenie mimo wszystko spada. Także nie można tutaj... Tam pytałem jeszcze o wnioski w sprawie środków pomocowych w tej nowej perspektywy unijnej. Czy są prowadzone, na jakim etapie są prace? Jak tylko się pokażą jakieś programy unijne, to wiadomo, że my będziemy próbowali z tego skorzystać, tak jak za każdym razem. Co roku, jeżeli coś się pokazuje, się okazuje, że gmina może z tego skorzystać, za każdym razem są składane wnioski i jakieś kwoty z tego tytułu uzyskujemy. W tej chwili nie ma jeszcze rozpisanych programów, ale śledzimy to, jeżeli tylko się coś pokaże, będziemy składać wnioski. Dziękuję bardzo. Czy pan Jacek Kowalski? Czy ja mam takie pytanie do pani burmistrz, bo ostatnio korespondowaliśmy na ten temat, znaczy się w 2013 roku, tak? Albo 12. Chciałbym wrócić do ulicy Działkowej Henewrońskiego. Rozmawiałem ostatnio z mieszkańcami, są po konsultacjach z Eneą operatorem i tam nie będzie modernizowana ta sieć elektryczna, która miała być modernizowana i w związku z tym zaprzestano remontu chodnika. Chciałbym się zapytać, czy są projekty budowlane, czy jest jakiś tam kosztorys zrobiony tego zadania i czy ewentualnie jest możliwość ujęcia to w tym bieżącym roku, gdzie mamy zgodnie z tą uchwałą dzisiejszą ponad 11 milionów na program budowy dróg i ulic na terenie gminy. Dobrze. Ja może odpowiem, ponieważ jesteśmy tutaj świeżo po spotkaniu z przedstawicielem jakby nowej spółki, która zarządza oświetleniem, ale również siecią energetyczną i ten temat był poruszany. Ja nie mam takich informacji, że ta modernizacja w tym roku nie nastąpi. Wręcz przeciwnie. Po tym spotkaniu jesteśmy pełni nadziei, że to zadanie ma szansę być w tym roku zrealizowane. Tutaj w tej chwili dyrektorem bardzo dużego takiego okręgu energetycznego, już uciekło mi tutaj nazwisko, jest pan z Nowej Soli. Bodak, faktycznie. No i tutaj praktycznie czekamy na odpowiedź, bo powiedzieliśmy, że w związku właśnie z zamiarem przebudowy i modernizacji tego chodnika bardzo nam zależy na uporządkowaniu sieci energetyczno-oświetleniowej. Jest dla nas oczywiste, że w tym przypadku musimy oprócz chodnika wykonać nową sieć oświetleniową już według tych nowych, że tak powiem, technologii, ale na to jesteśmy przygotowani i czekamy tutaj na stanowisko Enei, krótko mówiąc. Myślę, że możemy udostępnić notatkę z tego spotkania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie? Przechodzimy w takim razie do punktu wolne wnioski, informacje. Może Ja może krótko, ja już dużo przekazałem w tym sprawozdaniu, natomiast chciałbym tutaj Państwa uczulić na włączenie się w pomoc dla tego naszego chorego chłopca Dominika Młynkowiaka, dla którego tutaj była prowadzona zbiórka między innymi w czasie tego marszobiegu Mila dla Dominika. Jestem tutaj po spotkaniu z mamą Dominika, z samym Dominikiem. Wygląda na to, że gromadzenie tych środków niemałych, bo to jest 170 000 euro na to leczenie, jest na całkiem niezłym etapie. Jest szansa na to, że uda się tą kwotę zebrać w tym roku. No i jako samorząd angażujemy się tutaj w wiele akcji, które mają, że tak powiem, spowodować zebranie kolejnych kwot. W najbliższą niedzielę 30 marca na terenie Nowej Dąbrowy odbywa się pierwszy wolsztyński cross rowerowy w ramach MTB.
całe wpisowe z tej imprezy będzie zasilało również ten fundusz leczenia Dominika. Na naszym Orliku, tutaj przy pływalni, 6 kwietnia odbędzie się turniej piłkarski zorganizowany przez szkołę numer 1 oraz zespół muzyczny, w imieniu którego tutaj występuje pan Przemek Zwierzyński. Przy tym turnieju ma być zorganizowany festyn. Mamy nadzieję, że przyjdzie tutaj wiele zainteresowanych osób, bo będą ciekawe atrakcje i muzyczne i różnego rodzaju rozgrywki. I te środki również zasilą tą pulę. No i też mogę poinformować, że mamy już rozplanowany rok związany z imprezami kulturalnymi na naszym terenie. Mamy dograne m.in. czyste country, piknik, który organizowany jest corocznie w sierpniu. I w ramach tej imprezy, która gromadzi bardzo dużo ludzi, również będzie prowadzona zbiórka na tego naszego mieszkańca, który ma szansę na wyleczenie. No, jak Państwo wiecie, ten rodzaj terapii, który tam może być zastosowany, nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz, dlatego tylko w formie właśnie takich zbiórek można zgromadzić tą środkę, tą kwotę i umożliwić to leczenie. Jak pewno Państwo wiecie, podjęła się tego klinika w Niemczech. Także zapraszam i zachęcam do udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach. No i może tutaj też za szybko powiem, ale jak tutaj pytacie Państwo o te środki pomocowe, to rzeczywiście te programy jeszcze nie startują. Dlatego przeszykujemy wszelkie możliwe programy, z których można uzyskać też niewielkie dofinansowanie. No i chcę powiedzieć, że prawdopodobnie uzyskaliśmy w dniu dzisiejszym dofinansowanie do zakupu gablot, w które chcemy wyposażyć to nasze muzeum, gdzie chcemy zrobić tą wystawę na jubileusz zmian ustrojowych w naszym kraju. Chyba dostaliśmy dofinansowanie na specjalny taki plac zabaw z piramidą linową, którą chcemy jeszcze wybudować w parku. I trzecie co było? O, to jest trzecia sprawa. No i czekamy na decyzję ministerstwa w sprawie dofinansowania rozbudowy przystani kajakowej w parku miejskim. I jest jeszcze wiele takich drobniejszych inwestycji, gdzie też staramy się o środki pomocowe. To są tak naprawdę niewielkie pieniądze, ale to są resztki tych programów, ale chcemy je do końca wykorzystać. Także myślę, że będziemy mogli tutaj kolejne dobre informacje przekazywać, a myślę, że na kolejnej sesji zaproponujemy również kilka takich nowych pozycji, między innymi modernizację sali w Olsztyńskiego Domu Kultury. Otrzymaliśmy tutaj dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i wiele takich podobnych przedsięwzięć. Dziękuję bardzo. Państwa, jak jestem w tym punkcie, to ja tutaj jeszcze dwie informacje. Do Urzędu Miejskiego wpłynęły dwa pisma pana Kubika, 6 lutego i 28 lutego. Ponieważ te dwa pisma mają adnotację do wiadomości radnych Rady Miejskiej w Olsztynie, ja po prostu informuję Państwa o tym. Proszę w Biurze Rady zapoznać się z tymi pismami, przeczytać sobie i powiem, że mamy te wszystkie pisma, które tutaj kieruję do Rady Miejskiej, mamy w osobnej teczce, można i zaległe przeczytać sobie i te obecnie bieżące. Chciałam przypomnieć, jak co roku, o oświadczeniach majątkowych, proszę Państwa, bo czas leci szybko i do 30 kwietnia powinniśmy te oświadczenia złożyć. Więc przypominam, proszę bardzo, panie Zboralski, ale powiem tak, proszę podać tylko rzeczowo problem czy sprawę bez komentarzy. Nie będę robił komentarzy. Chciałem pani powiedzieć tak, moja propozycja jest taka, bo ja mam pytania do kilku radnych i moja propozycja jest taka, że ja zadam te pytania, nie żeby, że zadam do jednego radnego i będzie mi odpowiadał, bo to się będzie przedłużało. Ja powiem, co mam do powiedzenia i tak, jestem skłonny i miło będzie mi wysłuchać, jeśli ktoś będzie miał jakieś uwagi. Kolego Antoni, chciałem ci powiedzieć, że ja jestem innego zdania i chciałem wyróżnić właśnie pana Zembrowskiego. Proszę popatrzeć, jak on merytorycznie wypowiada się na każdy temat.
No to jest przepaść między wami. Antoni, musisz popracować nad sobą. No przecież, no chłopie, ja tutaj, ja naprawdę słucham uważnie każdego radnego. Panie... No panie, przepraszam bardzo, panie mówco, to jest tylko drobna... się pogadamy. To jest drobna uwaga. Bo głupoty nie wygląda, Panie Janik, teraz pan Zboralski ma czas na wypowiedzenie się. Panie Janik, i to jeszcze bardzo krótko, dlatego że stosujemy tę metodę do wszystkich. Proszę bardzo, panie Zboralski. Mam pytanie do kolegi Stępienia. Żeśmy rozmawiali na temat wykorzystania kostki, która została zdemontowana w muzeum, żeby naprawić tą drogę spacerową i po prostu no, chciałbym się zapytać, jak daleko jest ta sprawa posunięta i czy ta droga spacerowa będzie wykorzystana. Następne pytanie do kolegi Tomiaka z Gościeszyna. Wiem, że się spieszy do domu, ale chciałem się zapytać, jak ta droga wygląda w tej chwili z Dąbrowy do Gościeszyna. Mówię o drodze zabytkowej i mam po prostu takie pytanie, kiedy zostanie uporządkowana, jeśli już jest, bo teraz nie jechałem od czasu Dożynek do Gościeszyna. I chodzi o wykorzystanie tej drogi jako ciągu pieszego z Dąbrowy do Gościeszyna. Ja na spotkaniu byłem razem z panem burmistrzem w liceum, przedstawiłem tą sprawę, ale jakaś pani redaktor pomyliła drogi, bo powiedziała, że pan Zboralski zarzucił stan techniczny drogi z Dąbrowy do Gościeszyna. Otóż ta droga z Dąbrowy do Gościeszyna jest w dobrym stanie technicznym. Chodzi o drogę zabytkową. Tam był kiedyś słupek, było godło polskie i pisało zabytek. W tej chwili no, nie idzie tam przejechać. Były wypadki śmiertelne, mówiłem o tym i można by było to wykorzystać jako po prostu no, ciąg pieszy, rowerowy, może w przyszłości jakaś ścieżka rowerowa. Następne pytanie jest do mojej serdecznej koleżanki radnej Bajon. No, rozpoznała, że działka między jeziorem w Obrze a cmentarzem, są dwie działki, jedna jest prywatna, a druga jest od strony jeziora klasztoru. No, ale jest klasztoru. I wydaje mi się, że można by było wykorzystać, bo powiem tak, we Wolsztynie kąpielisko i woda marne szanse ma na oczyszczenie, chyba żeby jakieś gigantyczne środki się znalazły i pogłębiono to jezioro do takich rozmiarów, żeby można było się kąpać. I moja propozycja jest taka, żeby pan burmistrz się włączył, bo Obra jest naprawdę piękna w tej chwili i w okolicy nie ma w takiej odległości od Wolsztyna czystego kąpieliska, jak jest na Krutli. I przecież no wiadoma sprawa, że jeśli jest klasztoru, to można by było, pan burmistrz ma dobre koneksje tutaj nawet z naszym proboszczem, można by było go no bo nawet poprosić jako mediatora, żeby pojechać wspólnie i pogadać, czy nie można by było tego terenu no, zamienić, kupić i przeznaczyć chociaż tą część klasztorną od strony jeziora na plażę. Nie. Jeszcze do pani Szewczykowej. Jakby pani chciała się kiedyś w nocy wykąpać o księżycu, to ja służę swoim towarzystwem. Nie ma problemu. Ja po dancingu kiedyś też się kąpałem. Tylko, że teraz jest taki problem jeden, że no ktoś by musiał ciuchy pilnować, a kiedyś tego nie było, nie? No. No. Panie Jurku, ale panie Jurku, tu jest problem, bo ona nie umie pływać. Te konkretne pytania. I pytanie do pana burmistrza, bo mamy piękny rynek. Ja panu burmistrzowi, znaczy się, no ostatnio był zdenerwowany, jak tutaj przedstawiłem swoje tam spostrzeżenia. No nie wiem czemu, bo na pewno jak przeczytał te wszystkie akapity, które w gazecie napisałem, no to chyba humor mu się poprawił, bo wszystkie były pozytywne w stosunku do niego. No jeśli chodzi o pana burmistrza, no jest piękny rynek,
trzeba by było pod Urzędem Stanu Cywilnego uruchomić ubikację. Przystosować ją naprawdę, wierzcie mi, teraz jak były te dni ciepłe, było tyle ludzi na rynku, a nie było gdzie siedzieć. Brakuje ławek na rynku. No to jest cud, że tam jakaś ławka się zwolni, no co, polowanie na ławki będziemy robić? No, no super jest pod tym względem. No i jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć odnośnie pomnika tego, który powstał, powstańca wielkopolskiego, a upoważnia mnie do tego, że mój dziadek był powstańcem. I chodzi mi, znaczy się może powiem tak, jeśli chodzi o mnie, to ten pomnik naprawdę jest elegancki, podoba mi się. Ja uczestniczę we wszystkich uroczystościach, które się odbywają na terenie Wolsztyna i muszę powiedzieć, że niektórzy na pewno burmistrzowi tego pomnika zazdrościli. Dobrze oświetlony. A, jeśli chodzi o oświetlenie budynku. No, dobrze, że mi przypomniałeś. Pokazywałem koledze Wysockiemu, co się stało z szybami, które oświetla, znaczy się przy oświetleniu budynku ratusza. No proszę sobie zobaczyć, przyjść wieczorem, zobaczyć sobie, co się stało z tą szybą, która przykrywa oświetlenie. Nie? Grzesiu, powiedz. Pokazywałem. Po prostu no skrystalizował się. Nie. I mówię teraz już odnośnie tego pomnika. Dużo było uwag, ja naprawdę się nasłuchałem. Tam jedna pani kiedyś mówiła, że jej się twarz nie podoba. No ja muszę powiedzieć, że każdy jest taki, jak się urodził. Nie musi się komuś podobać. Druga sprawa odnośnie flagi. No ta flaga, ten proporzec, który jest tam po prostu przy tym żołnierzu, to muszę powiedzieć, że on jest przymocowany w trzech miejscach i to jest prawidłowość, bo przecież przy jakimś większym wietrze, no to ten proporzec by po prostu albo odleciał. No niektórzy mówią, że flaga mogła być po prostu zawinięta, żeby twarz była czy głowa widoczna tego żołnierza. Tak, nie chodzi o taniość. Dwie takie rzeczy powiem odnośnie tego pomnika. Ten pomnik, czyli żołnierz, jest w marszu i on praktycznie w stosunku do tego miejsca, które zostało do niego wyznaczone, maszeruje w kierunku południowym. Niemcy leżą na zachodzie i wystarczyło ten pomnik. Ja akurat w tym dniu, jak ten pomnik był montowany, przechodziłem. Tylko już się spóźniłem po prostu, bo no już był przykręcony i nic nie można było z nim zrobić. Pomnik powinien być po ukosie, bo tym bardziej, że ten żołnierz jest w marszu. Powinien być normalnie ukośnie ustawiony, żeby twarz tego żołnierza była widoczna po prostu, no nawet idąc od ulicy Kościelnej czy z szerszego miejsca. No i ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, ten napis. Pisze powstańcom wielkopolskim, którzy przynieśli wolność. No przynieśli wolność, czyli z zewnątrz ktoś nam przyniósł wolność. A przecież byli we Wolsztynie też powstańcy. Ja mogę ich wymienić tu nawet kilku od razu. Ale nie o to chodzi. Powinno pisać tak, wyzwolili Wolsztyn. I druga sprawa, no tam nie pisze spod czego wyzwolili, powinno pisać spod jarzma niemieckiego i to by była prawidłowość. To są dwie uwagi odnośnie tego pomnika. A jeśli chodzi o sam pomnik, to on jest super. Naprawdę ekstra. No i czekam na odpowiedzi. Dziękujemy bardzo. Kolega Jurku, odpowiadam pan, pierwszy, tak? Tak, panie Janie, proszę. Proszę. Mój stan posiadania pan zna, co? Dlatego, że mówię raz. Dlatego w miarę dobrze mi się wiedzie. Raz, nie cztery razy. Byliśmy razem u naczelnika Wysockiego i temat ja zakończyłem. Naczelnik Wysocki nie ma 7 lat, zrozumiał, przejął inicjatywę i ja mam temat zakończony.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Tomek Tomiak. Ja nie chciałbym się uchylać tutaj od odpowiedzi. Myślę, że pan burmistrz później jeszcze uzupełni ewentualnie moją wypowiedź. Niemniej jednak, szanowny panie, droga, o której pan mówi, nie jest z pewnością w posiadaniu gminy Wolszczyn, tylko jest Agencji Rolnej Skarbu Państwa. To jest raz, a dwa, obecnie jesteśmy na etapie opracowania lokalizacji ścieżek na terenie gminy Wolszczyn i myślę, że wówczas również ją tam ujmiemy. Dziękuję bardzo. Proszę, ja może uzupełnię, o tym nie mówiłem, ale faktycznie przystępujemy do opracowania docelowej sieci ścieżek rowerowych na naszym terenie. Nie tylko tych ścieżek komunikacyjnych, ale również rekreacyjnych, bo mamy wykonanych tutaj kilka odcinków, które no nie zawsze się ze sobą łączą. W niektórych miejscach, że tak powiem, stanowią takie odcinki ślepe, gdzie trzeba zjeżdżać z powrotem na jezdnię. W tym roku chcemy taki program opracować i uwzględnić wszystko, co ma w tym zakresie być zrobione i na pewno ten odcinek zostanie w tym programie ujęty, również sposób jego realizacji, koszty, termin i tak dalej. I chcemy ten program konsekwentnie realizować do ostatniego elementu, tak jak na przykład program kanalizacji sanitarnej, że wiedząc, że budujemy kolejny odcinek, on jest elementem większej całości i to wszystko się ze sobą zazębia. Trudno mi powiedzieć, czy coś będziemy w stanie zrobić już w tym roku, ale przynajmniej projektowo i koncepcyjnie chcemy ten program, że tak powiem, przygotowywać, żeby tutaj w kolejnych latach można już to wszystko realizować. Natomiast jeżeli chodzi o ten rynek, ja nie ukrywam, że nam się marzyło ze względu na takie duże zainteresowanie, o którym tutaj pan Jerzy mówi, zlokalizować taką kawiarenkę w tej części piwnicy pod tym nowym budynkiem. Natomiast na dzień dzisiejszy no, nie udało nam się tutaj nikogo zainteresować prowadzeniem tej działalności. Najlepiej, kiedy ktoś to robi, że tak powiem, na własny rachunek i wtedy ma to sens i wtedy w te wszystkie dni świąteczne, wolne i tak dalej, kiedy jest tutaj dużo ludzi, byłby wilk syty i owca cała, czyli byłaby szansa tutaj odpoczynku, wypicia kawy i tak dalej, korzystania z tych toalet. Jeżeli nam się nie uda tego zrobić, to ja myślę, że będziemy rzeczywiście szli w kierunku przynajmniej w niektórych dniach uruchomienia tutaj dostępnych toalet w tej części. Także myślę, że wniosek jest godny rozważenia. Natomiast chcę powiedzieć, że to, co było tutaj mowa o tych parkingach. My chcielibyśmy mieć wszystko na miejscu, a tutaj no, chyba z 300 metrów od rynku jest ulica Tylna, gdzie toaleta jest ogólnodostępna i każdy może z niej skorzystać również. Ale jak są takie większe imprezy, to organizujemy dodatkowe, nie? Proszę państwa, jeszcze pani Bajon. Nie chcę. Także spróbujemy zaraz tutaj się pochylić nad tym pomysłem. Dziękuję. Nie, słuchajcie. Tak, proszę bardzo, jeszcze pan Kopciuch. Dobra, dziękujemy za wniosek. Zobaczymy, kto powinien to sprzątać i tutaj będziemy w kontakcie, dobrze? Dziękuję. Proszę państwa, kończąc, to ponieważ wszyscy razem spotkamy się dopiero pod koniec kwietnia, w świętach wielkanocnych, to chciałam państwu złożyć życzenia pogodnych, słonecznych, dobrych, radosnych świąt wielkanocnych, no i odrobiny wiosny w sercu jako relaksu. Zamykam obrady 37. Rady Miejskiej w Olsztynie. Dziękuję.